Dobra, więc tak, dzisiaj przedostatnie zajęcia i trzecie z tych takich, jak ja to roboczo nazywam, kontrowersji, czyli tematu, który mniej ma... Oczywiście widzicie, że tutaj teorii też trochę się pojawia, ale ta teoria nie jest celem samym dla siebie, tylko raczej ma służyć pewnemu takiemu... no właśnie, umiejętność odniesienia się do konkretnej sytuacji. Nie? Do sytuacji, która jest bardziej praktyczna, czy bardziej pragmatyczna może. Od razu włączam, co by mi nie padło. Subcio. Wydawało mi się, że z tych wszystkich tematów, które będziemy omawiali, ten będzie najmniej kontrowersyjny, ale na całe szczęście tak wcale nie jest. Też będzie sporo rzeczy. Oczywiście będzie tutaj trochę takich rzeczy, bym powiedział, marginalnych, w sensie takich, które może nie należą do clou problemu, ale jednocześnie, a może dzisiaj sobie tu posiedzę, zobaczymy, ale jednocześnie są no, takie, o których pewnie część z Was nie słyszała. Bo o ile tam z transseksualizmem, to może były pewne szczegóły nowe, ale co do, że tak powiem, cały problem był Wam znany, to tutaj myślę, że może być kilka takich rzeczy zaskakujących. Dobra. Tematów, to jest temat, który oczywiście musiałem przyjąć, żeby jakoś ładnie to zatytułować, ale temat jest znacznie szerszy. Tak? Tak naprawdę przede wszystkim na dzisiejszych zajęciach będziemy omawiali różne formy związków. No międzyludzkie, ale w kontekście seksualnym, czy, tak? Czy w kontekście właśnie ciężko nawet płciowym, tak? Bo teraz mam już do czynienia z tak zwanymi małżeństwami homoseksualnymi, więc ciężko powiedzieć związki damsko-męskie, tak? Nie trzeba szukać niestety te lata, w których przyszło nam żyć, wymuszają też na nas trochę poszukiwania nowych nazw, bardziej adekwatnych. Ale zobaczycie sami, że dosyć łatwo będzie można wyróżnić dwie części dzisiejszych zajęć. Bo najpierw chciałbym jakby zobaczyć, tak spojrzeć bardziej z lotu ptaka, bardziej ogólnie, czyli po co w ogóle związki. Tak? To jest oczywiście odpowiedź na to pytanie, które zada na pierwszych zajęciach pani Danuta, tak? Że po co jest płeć? No po to, żeby się rozmnażać, co do zasady. Więc jak do tego się ma na przykład celibat, który z definicji przynajmniej, bo w praktyce różnie bywa, tak? Ale z definicji ma być życiem pozbawionym rozmnażania biologicznego. No i to, co my dzisiaj nazywamy singlowaniem na przykład. Tak? Czy tutaj jest różnica? Bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa jest różnica. Więc najpierw spojrzyjmy na to, jak właśnie z perspektywy filozoficznej, ale też z perspektywy płci i płciowości, jak można pokazać taką różnicę albo nawet twórcze napięcie pomiędzy typowym, zasadniczym, wręcz powiedziałbym normalnym przeżyciem życia jako kogoś, kto jest w związku. Myślę, że to jest 95% ludzi, jak nie więcej. A ludźmi, którzy w sposób świadomy rezygnują z życia w parze. Tak? W parze, no właśnie to też jest. Życia w związku z drugim człowiekiem, czy z innymi ludźmi. Co to jest celibat? Bez żadności. Czyli co? Życie w czystości, no i to wszystko. No właśnie nie. Właśnie zobaczcie, bo mamy dużo takich kalek językowych, czy nie kalek językowych, tylko takich klisz. No niekoniecznie. Można żyć wstrzemięźliwie i nie żyć w celibacie, a można żyć w celibacie i nie być, żyć we wstrzemięźliwości. Rezygnacja z żyj w celibracie. Bo dosłownie tłumaczenie jest takie, jak powiedział Pan Adam. Bezżenność. To, że ktoś się nie żeni. Oczywiście to też daje zaraz pytanie, a co z kobietami? No kobieta nie może się ożenić, może co najwyżej wyjść za mąż. No ale zakładamy, jakby, że to jest analogiczne, tak? Czyli bezżenność albo nie wyjście za mąż. Tak? Czy to się wiąże ze wstrzemięźliwością płciową? Nie bezpośrednio. Nie bezpośrednio. Tak? Można sobie wyobrazić, zresztą, no tak jak już Wam chyba mówiłem, do końca XIX wieku, a w zasadzie w praktyce jeszcze do połowy XX wieku, najlepsze uniwersytety świata wymagały od swoich profesorów celibatu. Oxford, Cambridge. Tolkien musiał mieć specjalną zgodę na to, żeby mieć żonę. Czy wymagano od nich wstrzemięźliwości seksualnej?
Nie. Nie. Co do zasady, nie. Po prostu uważano, że małżeństwo ogranicza czas dostępności wykładowcy, ogranicza jego wydajność naukową itd., itd. Ja uważam, że to jest prawda. To jest prawda. Jestem pewien, że jeżeli chce się naprawdę, znaczy naprawdę dużo zrobić w nauce, to trzeba być samotnym. To myślę, że tutaj nie ma. Zresztą pewnie jest z wieloma rzeczami. To tak znaczy, to chodzi o pytanie, to znaczy do jakiej grupy osób się to ma odnosić? Jeśli do księży, nie, no to. Nie, nie, mówimy o celibacie jako celibacie, czyli bezżenności. Nie, bezżenności. No właśnie, no niekoniecznie, no bo bezżenność, czy bezżenność wyłącza zobowiązanie wobec rodziny? No nie. Pewnie na większości plebanii mieszka matka proboszcza, czy na wielu z nich. W własnym sensie. A no, no właśnie, no. No właśnie. Brak zobowiązań, tak, no ale też wszyscy dobrze wiedzą. Zresztą ponoć to jest jakby oficjalne w niektórych diecezjach, że jest fundusz alimentacyjny dla dzieci księży. Nie? Że to nawet pół oficjalnie funkcjonuje, więc są zobowiązania, tylko te zobowiązania być może w inny sposób są realizowane. Tak? No tak, tak, tak. Więc dlatego, bo jakby nie chcę zostawić bez odpowiedzi tej pańskiej sugestii, no bo zobowiązania są, tak? I można żyć w celibacie, mając dzieci. Tak? Na przykład 2 czy 3 lata temu w Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle powszechne, że w wielu diecezjach są 2 seminaria. Jedno dla gówniarzy, a jedno dla wdowców, dla tak zwanych późnych powołań. W Polsce pierwsze otwarli 2 czy 3 lata temu w Krakowie, na Nowej Hucie. Dla całej Polski, wszyscy starsi, tam jest jakiś limit wieku. Więc można mieć dzieci, można mieć zobowiązania wobec dzieci rodzinne. Chociaż nie może być zobowiązań finansowych, czyli te dzieci muszą być odchowane, mówiąc krótko. I to nie ma problemu, tak? Natomiast musi być celibat, czyli nie może być związku małżeńskiego trwającego. Czy w ogóle to rodzinne? No nie, no jeżeli się ma dzieci, no to chyba jest rodzina, nie? Właśnie, czy jest to rodzina? No. W dzisiejszym świecie. Okej. Definicja jest prosta niby. Forma życia polegająca na dobrowolnym zrezygnowaniu, to jest ważne, dobrowolnym, tak? Zrezygnowaniu z wchodzenia w związek małżeński i wstrzemięźliwość seksualnej. To, o czym pan Stefan mówił. Ma charakter religijny, jest praktykowany przez kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego oraz mnichów wszystkich kościołów chrześcijańskich, czyli zakonników, mówiąc krótko. Także duchowni w innych religiach, jak na przykład buddyzm, praktykują celibat. Tak? Zobaczcie, co jest ciekawie powiedziane. No po pierwsze, to jest forma życia. Tak? Czyli celibat jest czymś więcej, czy czymś bardziej tak ogarniającym, czymś bardziej takim dogłębnym niż tylko brakiem żony. Tak? Jest formą życia. Czyli z celibatem wiąże się znacznie więcej. No, założenie jest jakby proste. Tak? To chyba pan Stefan powiedział, czy pan Łukasz, już nie pamiętam, że de facto jakby celem celibatu jest większa dyspozycyjność. Tak? To, że człowiek ma więcej czasu, ma mniej zobowiązań wobec rodziny, więc ma więcej czasu, więcej sił, więcej energii do poświęcenia innym ludziom. Ja myślę, że nie bez znaczenia jest to, że po tylu latach z powrotem wrócił do władzy Jarosław Kaczyński. Nie? Rzeczywiście takie życie, też życie ma się jakiś cel i go się jakby w pełni realizuje. Nie ma innych, że tak powiem, pobocznych wątków, które cię odrywają. Tak? Dokładnie, dla jednego celu. Nie? Dla jednego celu. To trochę jest jakby analogicznie, tak? W jakiejkolwiek innej sprawie. Tak, jeżeli ktoś poświęca się w pełni dla jakiegoś celu, no to on jest dużo bardziej efektywny w tym niż my, którzy mamy 10 różnych rzeczy. Tak? Wszyscy studiujecie, ale ktoś z was jeszcze pracuje, ktoś z was jeszcze ma rodzinę, ktoś z was jeszcze to, tamto, siamto, wamto. Nie? Wiadomo, że to zupełnie inaczej wygląda niż kiedy ja studiowałem. Miałem w zasadzie tylko studia na głowie. Nie? Nic innego. No to tak to po prostu działa. Ale pojawia się też przymiotnik dobrowolny, tak? Czyli celibat jest czymś dobrowolnym, dlatego na przykład w starożytności nie można było mówić o tym, że niewolnicy żyją w celibacie. Bo niewolnik, to jak głosi słynna definicja, to pan Dawid pewnie by mi powiedział dokładnie, kto to powiedział, ale to jest definicja z prawa rzymskiego. Niewolnik to jest mówiące narzędzie. Tak? On nie ma, jak sama nazwa wskazuje, jest niewolny. On nie może zdecydować o tym, w jaki sposób chce żyć. Tak? Więc celibat musi być czymś wolnym.
Dlatego jeżeli jest jakiekolwiek forma celibatu, która była wymuszona, no to ona jest niewiążąca, mówiąc krótko. Nie? I w tym celibat jest oczywiście podobny czy analogiczny do małżeństwa. No tu się pojawia ta wstrzemięźliwość seksualna, nie? No ale to tylko z perspektywy religijnej. Tak? Jeżeli przyjmujemy taką myśl, czy właśnie system wartości religijny, chrześcijański, ale to myślę, że też no, na pewno w islamie i tak dalej, gdzie seksualność może być realizowana tylko w małżeństwie, no to wiadomo, nie ma małżeństwa, nie ma seksu. Nie? Natomiast jeżeli jest inna motywacja do wejścia w celibat niż religijna, no to to może inaczej wyglądać. Nie? Tak, ale proszę zauważyć, że tutaj nie ma cekalnic. Dlaczego? Aha, że tutaj nie są wpisani. No nie, no mnichów, no ciężko by napisać, trzeba by napisać mnichów i mniszki. A kapłan kościoła, no, mnichów wszędzie jest... No nie, no bo kapłanów to są tylko mężczyźni, to jest jasne. Natomiast mnichów, trzeba by napisać mnichów i mniszki chyba, nie? No dobrze, ale dlatego nie ma przy kapłanach na przykład zakonnic kościoła rzymskiego. Bo zakonnice nie są analogiczne do kapłaństwa. Zakonnice są analogiczne do mnichów. No to one nie są celibacie? Nie. Formalnie nie. To też jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, dlatego że celibat w sensie prawnym dotyczy tylko księży diecezjalnych. A zakonnicy nie żyją w celibacie, tylko żyją właśnie w czystości. Składają śluby. Więc to jest trochę inna rzecz, ale to jest, mówię, dla nas to może być nieinteresujące. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że jeżeli by tutaj trzeba było wymienić, to trzeba by dopisać kapłanów i członków zakonów, czy zgromadzeń, czy tam, nie wiem, ludzi żyjących według życiem kontemplacyjnym, czy konserwowanym, czy jak to nazwiemy. Konsekrowanym, panie Łukaszu, gdzieś się pan skrzywił. Oraz, bo rozróżnienie jest proste. Na Zachodzie, czyli w Kościele Łacińskim, celibat obowiązuje wszystkich duchownych, tak? Czyli księży, diakonów, prezbiterów, biskupów plus zakony. Nie? Na wschodzie celibat obowiązuje tylko biskupów, no tylko też tam ciężko jest mówić, dlatego że oni są... Oczywiście, ale nie mówimy już jakby o tym, tylko mówimy jakby no, tak, z takiej społecznej perspektywy. To celibat obowiązuje mnichów. Biskupi tam po prostu z automatu, jeżeli ksiądz się nie ożeni przed święceniami na wschodzie, to z automatu jest wpisywany do zakonu. Tak to funkcjonuje na wschodzie. Dlatego można no, różnie na to patrzeć, ale można też powiedzieć, że biskupi są rekrutowani jedynie spośród mnichów, czyli celibatariuszy. Nie? Chociaż to różnie bywa. Na przykład niedawno, nie, on zmarł? Nie, chyba jeszcze żyje. Metropolita Sawa, czyli szef prawosławnych w Polsce wszystkich, on ma żonę, tylko chciał, kurczę, zrobić karierę, więc żonę wysłał do zakonu, autentycznie. Ona się oczywiście musiała zgodzić, ona poszła do zakonu, on został biskupem. Więc można i tak. A to na wschodzie. Natomiast to, co jest dosyć ciekawe, to jest jakby pokazanie tego, że z tej perspektywy religijnej, to celibat jest czymś powszechnym. Nie jest wyjątkowy, tylko jest czymś powszechnym. Natomiast jeżeli byśmy teraz sobie pomyśleli, że jest jakiś zawód, w którym jest wymagany celibat, to myślę, że to byłoby traktowane jako ograniczenie praw człowieka, praw wolności, swobód obywatela, nie? Wyobraźcie sobie, że na przykład nakładamy obowiązek właśnie, że nie wiem, że lekarzami mogą być tylko celibatariusze, albo ordynatorami szpitala, albo posłami, albo no nie wiem, cokolwiek sobie wymyślimy, dyrektorami jakichś tam zakładów kolejowy. Nie? Natomiast z perspektywy religii to jest coś bardzo powszechnego i z perspektywy dawniej, w dawnym czasie celibat też był czymś bardzo normalnym i bardzo powszechnym. Nie? No, sam fakt tego, że powstały zakony rycerskie, to wynika z tego, że większość rycerzy nie miała żon po prostu. Znań to nie było żadnego większego problemu. Rycerze pasowani w większości nie mieli żon. Często też w różniach czy w obronie rządu i tak. Tak. Musi natomiast tak. Na przykład mój ojciec był w obronie rządu i w momencie, kiedy po prostu ożenił się, to zrezygnował z tego.
To jest w ogóle mój tato mówi i ja muszę mu przyznać dużo racji, że rzeczywiście w wielu służbach przydałoby się, żeby ludzie nieżonaci służyli. Z jednej strony właśnie dyspozycyjność, a z drugiej strony takiego człowieka też jest znacznie trudniej szantażować. Nie? Zobaczcie, że ochrona tożsamości w dużej mierze to jest ochrona rodziny. Drugie RP, przecież każdy oficer, żeby się ożenić, potrzebował zgody. Zgody. No. No, dlatego mówię, to nie są dawne czasy, bo tam średniowiecze, nie? Ale to są sprzed 100 lat, sprzed 80 lat prawo, nie? Które nadal wymagało zgody na ożenek. No, zawsze był wybór, mogłeś odejść ze służby, nie? Natomiast jeżeli chciałeś być w takiej czy innej... A na pewno nie było tej zgody, żeby oficer poślubił jakąś bebeliuszkę. Tak, tak. Że oficer i nauczyciel. No. Większość przypadków. Tak, tak. Okej, okay. Ale tak jak mówię, więc jakby perspektywa różnicy celibatu a związku, tak? Jakby czujemy, że do wejścia w związek niepotrzebna jest szczególna motywacja, natomiast potrzebna jest jakaś szczególna motywacja, żeby nie wiązać się. Tak? Czyli raczej to jest coś nienaturalnego w tym znaczeniu, że to jest wyjątek, a regułą jest związek. Nie? Nawet tutaj w definicji jest dobrowolne zrezygnowanie. Tak? Nie dobrowolny wybór takiego życia, tylko raczej zrezygnowanie w sposób negatywny może. I do każdego z takich przykładów będzie się pojawiała w zasadzie ta sama tablica. Czyli będę próbował od was wyciągnąć, czy was namówić na ocenę, tak? Na próbę oceny no czterech elementów przynajmniej. Jakie wartości stoją za celibatem? Jakie wartości realizuje celibat? Wartości oczywiście takie... poświęcenie. Ale poświęcenie właśnie bardziej sprawie, bo w małżeństwie to powinno być przede wszystkim poświęcenie człowiekowi konkretnemu, nie? Który ma twarz, imię, nazwisko i tak dalej. A tutaj bardziej rzeczywiście poświęcenie sprawie. Nie człowiekowi, tylko sprawie. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że celibat czy bezżenność w kościele katolickim to jest chodzi o osobę, a nie o sprawę. Ale to już wam mówiłem, nie? Że to jest takie dla mnie dosyć zabawne, jak zakonnice właśnie tłumaczą, że ich mężem jest Jezus Chrystus. To dopiero bigamista. Jeszcze jakieś wartości? Też hierarchia wartości pewna, że na przykład posiadanie żony i dzieci nie jest najważniejsze w życiu. A kto z was uważa, że posiadanie żony i dzieci jest najważniejsze w życiu? Ja. Pani Danka. Ktoś jeszcze? Ja chyba też. Powiem, że jest bardzo ważna, ale nie najważniejsza. Kurczę, przydałaby się jeszcze jakaś kobieta, która by... Bo ciekawe... A pani Marzena jeszcze jest, bo my... Nie. Nie? Nie uważały pani tak. A co jest na przykład ważniejsze? Co jest ważniejsze? Najważniejsze? Najważniejsze albo ważniejsze od małżeństwa. Znaczy, najważniejsze to znaczy rodzina, nie? No jest najważniejsza. Czyli dla pana jednak... Jak nie będzie rodziny, to nie będzie celibatu, księdza nikogo nie będzie. Nie, bo może być jeszcze in vitro. Właśnie dlatego... Ale moment, pani Marzena, a co by pani powiedziała, że jest wyżej? Życie. No nie, ale pytam panią Marzenę, tak? Jakby o jej osobistą hierarchię wartości, nie? Panie doktorze, ja chciałem do tego celibatu, bo tak, z tego się nie nasz właśnie, i o tym mało kto mówi. O tym celibacie, chodzi o księży, nie? Nie jestem tak do końca, to znaczy, no trzeba by popytać księży, nie? Ja to akurat wiem, bo kiedyś w takim czasie się też znajdowałem. Był pan księdzem? Nie wiem, ale też... Okej, zaraz może głupi. Ja do 20 roku życia ministrantem w kościele. Był tam taki okres, że kiedyś nas tam zebrali z całej okolicy. Jak ministra zacznie opowiadać o życiu seksualnym księży, to panie Adamie, to będzie pan musiał wyciąć. Na Jasnej Górze w pomieszczeniu, to tam nie było okien, nie? No i chodziło taka nauka, nie? Że załóżmy, że jeśli ktoś ma powołanie, to nie zmarnował, nie? W ogóle takie były. Ale ja więc mówię, chodźcie do nas. Pomimo tego, nie wszystkiego, no to zdecydowanie nie, no mówię, no ja muszę być uczciwy, no ja po prostu muszę się nie dżonę, nie, po prostu nie będę tym celibat. Znaczy, ale o co tu chcę, co inne chcę powiedzieć? Ja mówię, po księży. Moim zdaniem połowa księży, wiem się, im się to uda. I na czym to polega? Statystyka, to jeszcze nie mogę powiedzieć, bo są półoficjalne statystyki, ale robione zasadniczo przez...
Z dobrą metodologią. To jest 1/3, 1/3, 1/3. Znaczy 1/3 księży żyje rzeczywiście w celibacie, to znaczy przez całe życie kapłańskie nie utrzymuje stosunków seksualnych z kobietami. 1/3 ma sporadyczne stosunki z kobietami albo mężczyznami, no bo to różnie bywa. A 1/3 żyje w mniej lub bardziej trwałych, nieformalnych związkach. Zgoda, i to z tym nie będziemy tutaj dyskutować, tylko o co chodzi. Natomiast zauważcie, to co jest ważne, tutaj niestety albo stety żadne z tych zachowań nie przeczy celibatowi jako celibatowi, tak, bo oni nie zawierają związku małżeńskiego, natomiast to jest sprzeczne z 6 przykazaniem po prostu. Tak, i teraz o co tu chodzi w tym celibacie takim naprawdę, który właśnie ksiądz może żyć? U tych osób pewnych następuje zmiana w mózgu. To jest zmiana w mózgu. Tak samo, żeby kierować seksualnością, wszystko idzie od mózgu. I tam u tych osób wszystko mu załatwia. I oni żyją, oni są tak zadowoleni z życia, jak facet, który ma żonę, czy nawet kilka tam kobiet ciągle tego. Kilka jest tak zadowolony. A nawet bardziej, bo nie ma teściowej. Tak, znaczy to musi nastąpić zmiana mózgu. I nie wszystkim się to udaje. Mało mówię, o tym się nie mówi, ale nie wszystkim się to udaje. I tym, którym się to uda, to oni już w tej czystości żyją do samego końca i są bardzo zadowoleni z tego. Na tym to, ale niektóre... W psychologii ten mechanizm nazywa się sublimacją, to znaczy podporządkowaniem pewnych naturalnych popędów, naturalnych właśnie wartości, wartościom innym. Ciężko powiedzieć, czy wyższym, czy nie wyższym, ale innym. Tak, tak. To jest znane. Ale nie wszystkim. Oczywiście. Znaczy jest jeszcze tak, że wielu ludzie zawdzięczni są nierozwinięci też. Rozwijają się później, bo mężczyźni też czasami się później rozwijają. No i później jak nie zawsze. No, powstaje problem. Ale polega to sprawa tylko i wyłącznie w mózgu. Oczywiście. Mózg tym kieruje. No to jest jakby, zobaczcie, to co cały czas się nam przez te wykłady przewija, tak? Że najważniejszym organem seksualnym człowieka jest mózg. Mózg. Ale jeszcze mogę dać jedno potwierdzenie, choćby chodziło o zwierzęta. Sław mój ma tam, załóżmy, no to się tak nazywa tam potocznie knura, nie? Świnie, nie? No i tam... Dzika locha. Przywożył właśnie lochę, nie, do tego. No Sław mówi, wiesz co, mówi, ona to już chyba już nie jest w tym okresie, nie, że tym. No ale wypuścili knura, nie, no człowiek to by musiał badania robić tego. Ten, no, wyszedł koło tej świni, obszedł, obłąchał i poszedł z I to nie jest, ale to jest... Znaczy, świnia Amon, a swój rozum ma. Co chcę udowodnić, nie, co chcę udowodnić. To nie jest tak, że on nie chce, bo chce. Mózg kieruje, że nie ma po prostu, że nie ma takiej potrzeby i on choćby chciał, to nie pójdzie. Za 20 minut przywieźli drugą. No i już jest wszystko w porządku i wszystko działa. Ślub, marsz Mendelssohna, to jest prawda. Dlatego... Ale więc zobaczcie, bo to jest też to, co też nam się dosyć często nam wraca jako taki refren. To, że no właśnie natura i kultura, tak? Że człowiek rzeczywiście, u człowieka ta seksualność wykracza poza naturę. Bo zobaczcie, to myślę, że się zgodzimy, że z perspektywy biologicznej dokładnie tak powinno być. To znaczy, ta świnia ma swój rozum w tym znaczeniu, że seks ma służyć prokreacji, a u człowieka jest odwrotnie. To znaczy, myślę, że raczej będzie podziękował, że raczej będzie odwrotnie, czyli właśnie w przypadku, kiedy... Siadaj. Że jeśli do niczego nie dojdzie, w sensie nie ma ryzyka zapłodnienia, to wtedy będzie chętniej do tej lożki podejdzie. Nie? Więc to jest bardzo ciekawe, nie? Że my jesteśmy z takiej perspektywy czysto biologicznej, to my jesteśmy absurdalni. Nie? Jesteśmy absurdalni. Zresztą z wielu, wielu rzeczy, to wam mówiłem, tak? Że zasada jest taka, że zawsze, zazwyczaj jedna z płci jest ładna, kolorowa, piękna, a druga płeć wybiera. Nie, tak jest u większości zwierząt. Tak na przykład, jeżeli samiec jest ładny, na przykład kaczki, to można mieć 100% pewność, że to samica jest tą płcią, która wybiera partnera. A u człowieka jest na odwrót. Kobieta się stroi i kobieta wybiera. Nie zawsze. A metroseksualni nie zawsze się stroi. Nie zawsze się stroi, nie zawsze pana chce wybrać. Ale założenie jest takie, nie? Jasne, że kultura się zmienia, więc to pewnie 20 lat temu nikt by nawet na to nie zwrócił uwagi, ale co, no zasada jest raczej taka, nie? Więc my gdzieś tutaj od tego uciekamy. Dobra, drugi punkt. Motywacje. Jakie mogą być motywacje? No, religijne, tak? To już było. Do pytania, to co jest wyższą wartością? Właśnie Bóg. Dlatego w pewnym sensie jest to znakiem
powiedzmy dzisiaj na przykład dla świata taki celibat, gdzie mamy ludzi, którzy uważają, że mam prawo do dziecka, mam prawo do żony, bezdomny ma prawo do kobiety, trzeba socjalnie załatwić tak jakąś coś. No nie no, są na przykład takie kraje, w którym w ramach właśnie, w ramach opieki społecznej, na przykład dla niepełnosprawnych, nie wiem, czy tam jest jakaś regularność czy coś, ale na przykład prostytutki są finansowane właśnie w ramach... To pokazuje, że jednak to nie jest, nie powinno być, to jest ważne, jest to istotna część życia ludzkiego, to jest coś wartościowego mieć żonę, dzieci, ale w momencie, kiedy uważamy, że to jest najwyższy cel w życiu, to mogą się tworzyć patologię. A jeśli nie Bóg, jeżeli nie motywacje religijne, jeszcze jakieś? Na przykład? I dotyczne? No patriotyczne. A patriotyczne. No to co mówią faryzeusze, no to jak tak się ma sprawa, no nie warto się żenić. Nie, no tam jest inna motywacja, tam jest motywacja taka zdroworozsądkowa, tak? No właśnie, no, że no. To jest uciążliwe, nie można oddalić tej żony jeszcze. Mhm. Czyli lenistwo, nie? Lenistwo. Na przykład. A patriotyczne, panie Zbigniewie? To jest odpowiedzialność. Aha. To jest obowiązków oficerstwa, tak? No i też wartość taka, że można wtedy poświęcić swoje życie w pełni, bo mówiliśmy tą sprawę, ale też chodzi mi o właśnie kwestię tego, co była mowa o szantażu, że wtedy ja wiem, że jeżeli zrobię daną rzecz, tylko ja na to ucierpię. Tak, tylko ja poniosę konsekwencje, nie? Tchórzostwa. Tak, to co pan Adam trochę mówił, z tchórzostwa, z lenistwa, jasne, że tak. Czyli takie negatywne. No, jak wiem, że się nie nadaje, to lepiej się nie pchać, nie? No właśnie tak. Jesteś antynatalistą chociaż. Tak. Chociaż nie, to jest negatywne. To jest negatywne. Pozytywna masz ideę. Tak. Które jakby rezygnuje z czegoś takiego, tak? No tylko o tyle tu jest różnica, że dzisiaj można mieć żonę czy nie wiem, konkubinę i nie mieć dzieci, nie? Ale jasne, że tak. Okej. Okay. Jakie są zalety? Odpowiedzialność za. Jak? Jeszcze raz? Odpowiedzialności jest. To jest zaleta? No tak, no w sumie. Wiecie. Ale to nie chcę uprzedzać, ale na przykład no, profity finansowe zasadniczo. No dzisiaj tam 500+ może jakoś to wyrównuje, tak? Ale zasadniczo nadal bycie samemu jest bardziej opłacalne niż. Chociaż z drugiej strony, no kurczę. No bo wiecie, jak zalety, to zaraz wady, nie? Na przykład w małżeństwie życie jest tańsze. Nie? Więc to akurat jest wada. Znaczy osoba samotna. Aha, bo jeszcze pan nie mieszkał z kobietą, wtedy się opłaty na pół rozkładają, obiad się na pół rozkłada. No jeżeli pracuje w domu, ale tak, to nie jest na przykład tak. Etos. Nie, dlatego mówię, utrzymanie jednego członka gospodarstwa domowego dwuosobowego jest tańsze niż ten, ale wiadomo, że ktoś musi na to zarobić, to jest jasna sprawa. Jest jedna zaleta, ordynarna i chamska, jak żona się puszcza, to przynajmniej facet nie zostanie jakimś sypem zaraz. Tak, to no, jasne, to zabawne, ale taka jest prawda, to znaczy... To jest bezpieczeństwo. Dla bezpieczeństwa. No, bezpieczeństwo. Nie, to jest fakt. Unika się, jeżeli ktoś żyje w celibacie, czystości też. Jakby nie było, unika wszelkich... Panie Łukaszu, już pan wybrał swoją... Może jeszcze wrócę, można zajmować. Czekamy. No, ale to też myślę, jak w ogóle cała taka perspektywa, to jest w ogóle bardzo ciekawe, to Louis o tym napisał. Jeżeli chcesz żyć bez cierpienia, musisz żyć sam. Wszelkie relacje, nawet nie chodzi tu tylko o małżeństwo, ale wszelkie relacje niosą ze sobą ryzyko cierpienia, po prostu. Już poczynawszy od tego, że rodzice, dziecko, żona, mąż może umrzeć, tak? To jest ogromna trauma. Myślę, że jeżeli ktoś żyje sam, bez zaangażowania się emocjonalnego, oszczędza sobie tego. Oszczędza sobie też miliona pozytywnych emocji, ale na pewno oszczędza sobie... Ale nie musi dbać o to, że dziecko nie. No na przykład, no jakby wiele, wiele rzeczy... Ale bycie psychopatą też ma swoje wady. Tak. Wystarczy porozmawiać się z osobami, które są same i
one często są z własnego wyboru jakby, bo nie mogą znaleźć tej drugiej połowy. Ja bardzo lubię, jak pani Ania jest na zajęciach, bo wtedy ona zawsze robi intuicyjnie przejście do następnej części. Ja nie muszę tego robić. Ale dokładnie tak, to wykorzystam od razu, odbiję się od tego, pokażę, o co chodzi i oddam pani głos, dobra? Żeby pani dokończyła. Bo czymś innym wydaje się to, co tam nazwałem kulturą singli, bo tak to nie jest mój wymysł, tylko tak się mówi, bo zobaczcie, celibat tam jest wyraźnie powiedziany dobrowolny wybór takiego życia, tak? Ale my, wydaje mi się, że ja na przykład najstarsza siostra mojej babci, ona żyła całe życie sama była, bo też tata mojej babci zmarł bardzo wcześnie, w sensie moja babcia miała chyba 1,5 roku wtedy, więc moja babcia też nie wyszła za mąż i jej najstarsza córka, ona też przeżyła bardzo długo, ona zmarła 10 lat temu dopiero, więc ona też żyła około 80 lat ponad nawet i żyła sama. Ale to ewidentnie było z wyboru. To znaczy, to nie jest tak, że ona właśnie nie mogła. Ona nigdy po prostu nie chciała mieć męża. Nie? Taki sposób życia sobie wybrała. Natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w naszym otoczeniu, raczej mamy do czynienia z ludźmi, którzy są bezżeni, ale nie z własnego wyboru najczęściej. Nie? Tylko z jakichś powodów mniej lub bardziej losowych. Pani Aniu, wytrąciłem panią całkowicie z wypowiedzi, czy... Tak, że ludzie mówią, że wybrali takie życie, tak? Mhm. Ale najczęściej to jest tak jakaś niespełniona miłość albo coś się wydarzyło Aha. bardzo wcześnie, bo takie mam przykłady. I wtedy jest dalej deklaracja, że jestem, nie chcę związku i tak żyję. Albo jest na przykład mąż zginął, mówił o babciach na wojnie, tak? Tak? I ona już wybiera życie samotne, ale żyje jakby miłością i oddaniem do tego męża. Ale jest gdzieś w tyle głowy coś, co się wydarzyło, tak? Singlowanie z kolei to jest, ja myślę, że tutaj wchodzi w to konsumpcja, zarabianie, konsumowanie tego życia i tu trudno mówić o jakimkolwiek związku, bo to jest jakby taka dla mnie wymiana towarowa często. No bo związek, jak sama nazwa wskazuje, jest więziem, jest związaniem się z kimś, czyli ograniczeniem swojej wolności. No tak to po prostu jest. Tylko jakby w mózgu było inaczej, to wszystko byłoby nic. Wchodzi w związek i koniec. Tam jest w mózgu tak ustawione, oczywiście. Że nie ma takiej potrzeby i koniec. Okej. Okay. Ta kultura singlowania chyba jest związana, to powiedzieliście częściowo, ona jest związana z ideą samorealizacji, z całą masą... W dużej mierze, tak. To specyficznie pojmowano, tak? Przecież są ludzie, którzy na przykład rozstają się albo rozwodzą, wyraźnie argumentując, ograniczamy siebie, tak? Znaczy ten drugi, mało tego, wyraźnie twierdzą, nie było między nami żadnej wojny, ustaliliśmy, że po prostu nasze ścieżki się rozchodzą, każdy będzie się spełniał inaczej. Czyli wyraźnie ten drugi jest postrzegany jako ograniczenie, tak, no właśnie, jako więź. Rozwoju, tak? Właśnie jako element uwięzienia, tak? To znaczy, stąd potem się pojawia kategoria, nie wiem, wolnych związków na przykład, tak? Znaczy jesteśmy, ale bez żadnych właściwie zobowiązań. W każdej chwili możemy się rozstać. Jest taki bardzo ciekawy człowiek, no naprawdę jeden z najbardziej inteligentnych, ostatnio przynajmniej teologów, których słyszałem, on zmarł jakiś czas temu. Niemiec, ale świetnie, on znał chyba z 5 czy 6 języków doskonale. I on zawsze, kiedy mówił o małżeństwie, udawał, że się przejęzycza i mówił bondage, oh I'm sorry, bonds of marriage. Po angielsku to jest też gra słów. Bondage to jest okowy. Tak? Okowy, a bands no, to są więzi, tak? Więc jest ta ciekawa gra słów, tak? Na ile małżeństwo jest więzią, czyli czymś, co no, raczej kiedy mówimy dzisiaj o więzi, mówimy o czymś pozytywnym, tak? Nie myślimy więź, to znaczy więzienie, nie? Więc w języku polskim też to mamy, tak? Że więź małżeńska albo więzienie małżeńskie. I tak naprawdę to jest coś, co dużo bardziej właśnie siedzi w naszej głowie, nie? Też tak jak Michał powiedział, na ile to jest coś, co ja odbieram jako więzienie, a na ile to jest coś, co ja odbieram jako więź. Oczywiście jakoś mnie to ogranicza, tak jak ja myślę o swoim małżeństwie. Małżeństwo mnie ogranicza, ale znacznie więcej rzeczy mi daje. Czyli to jest poniesienie pewnych wyrzeczeń, ale w imię wielu, wielu jakby dodatkowych wartości, których sam bym nie miał. Tak? I teraz celibat to bym wiedziała, że tutaj wyrzeczenie się, zresztą mówię, tego erosu, ale nie agape. A nie agape, a
dokładnie. Mhm. Wyrzeczenie się agape na rzecz tylko erosu, branie dla siebie to, co dla mnie jest wartościowe i co mnie napędza. Tak? Tak bym to singlowanie widziała, a kiedy mnie nie napędza, to się rozstaje, nie ma żadnego tutaj związku. Jasne. Singlowania jest na przykład też takie zjawisko, które się występuje jak współuzależnienie, to znaczy masz tak silną więź, że właściwie nie wyobrażasz, że właściwie jesteś zlejony z tym dużym, że bez niego nie jesteś w stanie funkcjonować. To nie ma żadnej. Znam trochę takich osób, co ciekawe, tylko kobiety takie znam. Nie już to się mówi, tak? Że tak się tego plata. To nie jest dojrzała więź, tylko to jest ewidentnie... Jasne, to jest współuzależnienie. Znaczy współzależnienie to jest termin, który oznacza coś trochę innego, ale wzajemne uzależnienia, bo przynajmniej uzależnienie się od drugiej osoby. Jasne. No to spróbujmy zdefiniować. W takim razie mamy tam celibat, czym jest celibatariusz, a czym byłby singiel, czy kim byłby singiel? Ktoś, kto wybiera życie samodzielne, takie, to znaczy bez drugiej osoby, ale z uwagi na... jest rodzaj ucieczki. Tak jest łatwiej. Zresztą to jest ciekawe, bo jak szukałem, pisałem akurat na ten temat, do tego pojęcia, bo kultura singli, ono jakoś nie, u nas nie pojawia się tak często. Tak, jak po angielsku. Tak, któryś bardzo biskup Jędraszewski artykuł właśnie napisał. Aha, no nie wiedziałem. Gdzieś tam też został. Bo to zobaczcie, bo samo sformułowanie kultura, mówisz, to już jest nowa kultura, to znaczy tak jak jest. Czyli nie tylko właśnie, to pokażę wam definicję, która często funkcjonuje. I oczywiście można szukać innych, ale. Myślę, że ona dosyć dobrze. Forma relacji międzyludzkiej, więc to też jest relacja, tak? Znaczy nikt nie jest samotną wyspą, albo nikt nie jest monadą, tak? To w zależności od tego, czy ktoś bardziej w poezji, czy w filozofii siedzi, ale dokładnie o to chodzi, tak? My żyjemy po prostu w świecie z innymi ludźmi, w kulturze, nie da się od tego odseparować, więc singiel to też jest jakaś forma relacji międzyludzkiej, znaczy relacja z singlem jest inną relacją. Mam trochę przyjaciół, których pewnie oni by się obrazili, gdybym powiedział, że są singlami, ale no osób samotnych, no powiedzmy singli, tak? Jest inna moja relacja z moimi dobrymi przyjaciółkami, które są singielkami, jest z natury rzeczy inna niż relacja z moimi koleżankami czy przyjaciółkami, które są w związku małżeńskim. Czujecie tą różnicę? I myślę, że kobiety tak samo, jeżeli kobieta ma przyjaciela czy dobrego kolegę, który jest singlem, ta relacja z natury rzeczy jest inna niż kolega, który jest w związku czy w małżeństwie. Więc zobaczcie, że nawet jeżeli ktoś mówi, że singlem jest sam, on nie jest sam. Jest w ogóle takie ciekawe też, znowu gra słów, że ktoś jest samotny, ale nie jest sam. Albo na odwrót, jest sam, ale nie jest samotny, bo to w zależności jak definiujemy. Tak? Można być samotnym w znaczeniu, no właśnie, bo to tak i tak można definiować. Można być samym, w sensie obiektywnie nie mam rodziny, ale nie jestem samotny. A można być w rodzinie, mieć piątkę dzieci i się czuć samotnym, prawda? Więc to są rzeczywiście dwie różne rzeczy. Więc to, że singiel jest sam, wcale nie oznacza, że jest samotny. Bo no, to, że jest samotny, wcale nie oznacza, że jest sam. Bo to jest więź relacji. Forma relacji międzyludzkiej, w której dana osoba nie pozostaje w żadnym trwałym związku. Zobaczcie, znowu jest definicja negatywna. Nie potrafimy zdefiniować singla w sposób pozytywny, czyli powiedzieć, jaki on jest, tylko mówimy, jaki on nie jest. Nie jest w związku. Nie? Lecz żyje w pojedynkę z własnego świadomego wyboru albo z przyczyn losowych. Tak? Nie można by żyć w celibacie z przyczyn losowych. To jest bardzo ciekawe. Co do idei, bo w praktyce to, ale mówimy co do idei, celibat musi być świadomym i dobrowolnym wyborem. Jeżeli nie jest świadomy albo nie jest dobrowolny, to go nie ma. To go nie ma. Nawet Kościół to uznaje, tak? Jeżeli, nie wiem, ktoś chciał zostać księdzem, został księdzem, ale dlatego, że matka na nim, to jest ponad dosyć częsta sytuacja, jakby mówi się, że matka miała powołanie, a nie on. W sensie pod taką dużą presją był niedojrzały, że nie ma sakramentu małżeństwa, nie ma obowiązku celibatu, bo to nie była twoja autonomiczna decyzja. Pójść się relacji na przykład z kobietami, tak? Uciekasz wyraźnie, motywacja jest wyraźnie negatywna. Nie? Dokładnie. Więc zobaczcie, singiel to jest coś, no właśnie, no to jest jeden z elementów ponowoczesności, czy płynnej nowoczesności, tak? Tego, co jest dużo bardziej płynne. Tutaj mamy dużo więcej rzeczy, da się wrzucić do worka, bo ktoś może powiedzieć, ksiądz też jest singlem, tak? Jeżeli nie dostrzeżemy tej różnicy, jakby pojęcie singiel jest dużo pojemniejszym workiem, bo to możemy wrzucić każdego człowieka. No i o ile nikt z nas nie będzie miał wątpliwości, że kawaler czy panna
tak 20, 25, 30 lat, no to jest pytanie też, gdzie jest granica, ale tak zwany stary kawaler i stara panna, tak, mi nie powie, nie będzie raczej miał wątpliwości, że to jest singiel. No ale co z, na przykład z rozwodnikiem, wdowcem czy wdową? Czy możemy powiedzieć o 50-letniej wdowie, że ona jest singlem? Wiele osób by się z tym zgodziło. Ja bym miał pewien zgrzyt. Jest niezbyt. No, no tak, no więc właśnie, ale czy spełnia jakby te tą istotę, jeżeli jeszcze ma dzieci, nie ma partnera, nie ma męża albo żony, partnerki, ale ma dzieci. Czy można powiedzieć o tym, że to jest singiel, tak? Samotna matka, samotny ojciec. No zobaczcie, że z jednej strony to jest pojęcie, które coś nam mówi, to znaczy widzimy pewne przemiany. O ile dawniej, mówię, to jest uproszczenie. I to jest uproszczenie, które no, jest bolesne, no ale my żyjemy pewnymi stereotypami. Stereotypy nam pozwalają lepiej poznawać świat. O ile 100 lat temu raczej byli ludzie, którzy albo żyli w małżeństwie, albo żyli w celibacie. W sensie to była ich decyzja, o takiej czy innej motywacji, ale ich decyzja, że nie wychodzą za mąż. O tyle tutaj nam się, przynajmniej od tych lat 60. powiedzmy, wciska nam się nowa formuła. Znaczy ktoś, to ani nie żyje w celibacie, ani nie żyje w małżeństwie. Tak? Dlaczego też? Dlatego, że celibat nie ma cechy trwałości. To jest coś płynnego. Dzisiaj jestem singlem, ale jutro być może będę miał żonę, męża, partnera, partnerkę. Albo dzisiaj żyję w małżeństwie, ale w pewnym momencie, to chyba Pan Adam o tym powiedział, dochodzę do wniosku, że jednak to mnie ogranicza i jednak wolę żyć w pojedynkę. Tak? Ta płynność nowoczesności, ona tutaj się dosyć mocno uzewnętrznia. Pokażę Wam kilka statystyk, które udało mi się znaleźć. One nie są, że tak powiem, graficznie najlepiej przedstawione, ale moim zdaniem bardzo ciekawe rzeczy pokazują. Ten wykres pokazuje, jak dużo gospodarstw jednoosobowych, czyli jakoś tam możemy to ująć jako statystyczną czy socjologiczną wykładnię definicji pojęcia singiel, mamy w poszczególnych rejonach świata. Najwięcej jest w Europie. 30% gospodarstw domowych, no czujecie intuicyjnie, czym jest gospodarstwo domowe, 30% to są gospodarstwa jednoosobowe. No nie, no różnie może być, bo to zobaczcie w miastach. Na wsi myślę, że to jest dużo rzadsze. Pan Stefan, pan chyba mieszka na wsi, dobrze z kontekstu kojarzy? Mieszkam w mieście, ale mam i działalność, Więc zobaczcie, że na wsi dużo rzadsze jest to. A ja myślałem, że pani w Wieluniu niż samym mieszka, pod. Ja mieszkam na wsi i mówię, wzdłuż ulicy nie ma ani jednego singla. Tak, nawet tak szeroko rozumując, znaczy rzeczywiście coś takiego, że nie wiem, dużo łatwiej, też praktycznie, ale też w mentalności, jeżeli, nie wiem, umiera ojciec, matkę zazwyczaj zabiera się do siebie albo próbuje się jakoś. W mieście dużo więcej. No, mieszkałem przez pewien czas w Krakowie na takim osiedlu, gdzie było mnóstwo starych, samotnych ludzi. Nie? I dzieci, no właśnie mówię, to są pewne przemiany społeczne, w to nie chcę wchodzić, bo nie jestem kompetentny. Więc pewnie w miastach być może nawet do 50% dochodzi. Podczas kiedy na wsi do 10, nie? Więc to też miejmy świadomość. Tylko troszkę mniej w Stanach Zjednoczonych, Australia w zasadzie, więc cała ta cywilizacja, którą nazywamy cywilizacją łacińską czy zachodnią, euroamerykańską, bo Australia to jest de facto Wielka Brytania, tak? Zjednoczone Królestwo. Tutaj jest coś, a zobaczcie, jaka jest przepaść. Później mamy Amerykę Łacińską, Azję podobnie, jeszcze trochę mniej Afryka. To jest przepaść, to jest różnica 20 punktów procentowych. Wiemy, które cywilizacje przetrwają. Ostatnio słyszałem o tym, nie wiem, czy to Gwiazdowski o tym nie mówił. Do 2025, tutaj nie łapcie mnie za słówka, to możecie sprawdzić, ale w ciągu najbliższych kilku lat, kilkunastu lat, 90%, ja stawiałem, że 80, on mówi 90% osób poniżej 18 roku życia będzie Afrykańczykami. 90%. 90% ludzi niedorosłych na całym świecie to będą Afrykańczycy. My jesteśmy skończeni. Znaczy tutaj nie ma żadnego ratunku dla Europejczyków. Nie statystycznie. Inny, też cały czas jesteśmy na świecie. Procentowy udział singli w wybranych krajach europejskich. Tutaj, bo mówię, to nie jest najlepsza grafika, ale widać. Single powyżej 18 lat. Singielki powyżej 18 lat, czyli jasno niebieskie to są faceci, to są kobiety. Zobaczcie, Estonia. O ile jest więcej kobiet samotnych niż mężczyzn samotnych. No a zielone to są gospodarstwa jednoosobowe, czyli nie jesteśmy w stanie jakby sprecyzować, o jaką grupę ludzi chodzi. Tak? Zobaczcie, co jest ciekawe.
że zasadniczo zawsze więcej jest samotnych kobiet niż mężczyzn. W Danii to jest równo. A zobaczcie, wszędzie jest więcej samotnych kobiet niż mężczyzn. Kurde, jak to jest możliwe? Znaczy, możliwe to jest z prostego powodu. Jest więcej zawsze kobiet niż mężczyzn. Ale nie o tyle. Jasne, dlatego właśnie to też nie jest do końca precyzyjne, ale zobaczcie, że jest ogromna dysproporcja, nie? Jest jednak pewna dysproporcja i w Polsce też jest, nie? Jest w zasadzie dwa razy więcej singielek niż singlów. Znaczy, no, można nawet wyjaśnić, że sobie Polacy biorą normalne kobiety z Ukrainy, tak? No ale czy to jest tak powszechne? Ja nie znam nikogo, tak? Ale gdyby była taka sama ilość... A Portugalia? To skąd se biorą? Nie byłoby sytuacji, że jest więcej singielek kobiet, bo no, powiedzmy 50 osób jest mężczyzn, 50 kobiet, więc jeżeli z tego byłoby 10 kobiet singielek, to musiałoby być 10 mężczyzn singielek. W związku z czym to już też świadczy o różnicach. Jeżeli chodzi o populację kobiet. Ale jest jeszcze jedno wyjaśnienie. Ja mówię, tutaj to trzeba by głębiej przeanalizować, ale być może tu chodzi o coś jeszcze innego. To znaczy, o ile nie mamy żadnych wątpliwości do gospodarstwa jednoosobowego, o tyle pojęcie singla i singielki to jest coś, co my sami definiujemy. Więc być może więcej kobiet uważa się za singielki, niż mężczyzn uważa się za singli. Czyli mówiąc krótko, no właśnie, właśnie. Ale może być inaczej, znaczy facet ma jakąś tam, kurczę, przyjaciółkę, z którą utrzymuje jakieś kontakty, on powie, że on już nie jest singlem. A ta kobieta, dlatego że to jest kontakt raz w tygodniu czy raz w miesiącu, ona powie, ja jestem singielką. Mówię, być może to jest też powód, nie? Że kobiety dużo bardziej pesymistycznie swoją sytuację oceniają, jeżeli uznam, że singiel to jest raczej negatywne określenie. Nie? Przejdźmy do Polski teraz. Bo tu już jest tylko Polska. Zobaczcie, na przestrzeni tam 20 lat, 25 lat. Tam raczej 80%. To było około 18%. Dzisiaj to jest 29%, jeśli tak dobrze widzę mniej więcej. Nie? Więc zobaczcie, że wzrost jest dosyć spory. Największy skok, chociaż ciężko powiedzieć. Raczej bym powiedział, że to jest dosyć linearny rozwój. Nie? Czyli Polska jest nadal poniżej średniej, ale minimalnie poniżej średniej europejskiej. Pamiętacie, średnia europejska to jest 30%. Tutaj jest 29%. Zmiany wielkości gospodarstw domowych, czyli skorelowane z tym, co było, tak? Wzrasta ten pierwszy taki kurczek, to jest malinowy, pamiętam to? Ja bym powiedział różowy, ale to nie chcę wyjść na... Fuksja, dobrze. Jest to ten fuksjowy, on pokazuje wzrost, tak? Od poniżej 20 do prawie 30. Czyli ten poprzedni, a jednocześnie najbardziej spada liczba gospodarstw wielorodzinnych. 4 osoby więcej. Moja rodzina taka była. Rodzina mojej żony taka była. Znaczy jest, tak? Ale w sensie ja mam dwójkę rodzeństwa, więc nas była piątka w domu, u mojej żony tak samo piątka w domu. Jest gwałtowny spadek. Zobaczymy, na ile 500+ wpłynie na to. Być może wpłynie, być może nie wpłynie. Ale zobaczcie, że w zasadzie one się zrównały. Podczas kiedy 35 lat temu, a nie, przepraszam, to jest 35 rok, więc wybiegam trochę w przyszłość. Jest na razie póki co pewna różnica, ale one w zasadzie to jest odwrócona tendencja. Nie? Tak bardzo jak zmniejsza się rodzin wielodzietnych, czy no właśnie wieloosobowych, wielopokoleniowych, jakkolwiek to nie powiemy, w takim stopniu wzrasta liczba rodzin jednoosobowych. Dwie osoby, czyli samotne małżeństwo bez dzieci na przykład, czy matka z dzieckiem, też wzrasta wolniej i jednocześnie zmniejsza się, chociaż możemy powiedzieć tutaj, że to jest dużo bardziej wypłaszczone, ale jest, kiedy są... Więc zobaczcie, to też jest bardzo ciekawe. Ludzie, którzy dawniej... W pewnym momencie, w ostatnich dziesięcioleciach też była dosyć popularny model 2+1, on też znika. Nie? Zobaczcie, przez wiele lat się utrzymywał i obecnie trwa nastrój spadkowy. Tak? Czyli tak bym to interpretował. Jeżeli ktoś ma mieć jedno dziecko, to woli sobie kupić psa. Przepraszam, ale nie? Że coś, co było kiedyś takie modne, ale też popularne, dlatego że masz poczucie, że się spełniłeś, masz dziecko, wychowujesz dziecko, więc
taki kompromis, tak? Jedno dziecko to jeszcze nie jest taki kłopot widzenia, jedno dziecko to jeszcze nie jest taki kłopot, a masz poczucie, że tworzysz prawdziwą rodzinę. Ten model jakoś jest w ofensywie, w defensywie. To jest. Ja nie chcę wchodzić w pewne wątki socjologiczne, bo nie jestem kompetentny, ale ja się zgadzam, że jest pewna taka korelacja. Jeszcze kilka tylko takich, już teraz z perspektywy pojedynczych osób. To jest całe społeczeństwo. Stały związek, no to ile tu jest? 60% mniej więcej, nie? Bez partnera, czyli no to, co byśmy dzisiaj powiedzieli, taki prawdziwy singiel, to jest blisko połowa i blisko tyle samo, to są związki przelotne. Tak? Czyli nie żyję całkowicie sam. To jest sama definicja, więc to ciężko powiedzieć, że kryteria. Tak? Czy jeden partner na rok to już jest związek, czy jeszcze nie? Chodzi o samo zdefiniowanie się. Tak? Większość, ale nieznaczna większość żyje w stałym związku, a nieco poniżej połowy ludzi żyje w jakiejś formie singlowania. Albo całkowicie samotnie, albo to są tylko przygodne związki. To też jest bardzo ciekawe, dlatego moim zdaniem spokojnie można mówić o kulturze singli w tym znaczeniu, że pojawia się nowy trend. No. To jest trochę inny sposób myślenia, funkcjonowania. Do tego sobie też dojdziemy przy próbie oceny, ale na przykład to, co jest bardzo ważne, to że na przykład wiele już firm, wiele biznesów, mieszkań, deweloperów, tak, firm turystycznych, oni są sfokusowani, że tak brzydko powiem, na singli. Czyli to są, zobaczcie, coraz więcej się buduje małych mieszkań. Ostatnio nawet słuchałem o tym, że wielu deweloperów łamie prawo, dlatego że istnieje jakieś minimalne chyba 18 czy 20 metrów, to jest minimalne mieszkanie. Nie można budować, nie można sprzedać mniejszego mieszkania. Więc oni to budują jako, że to nie jest mieszkanie, tylko to jest apartament hotelu. Czyli budują na przykład piętro jako hotel według prawa. I później nagle no, nie było chętnych, więc to rozparcelowaliśmy na mieszkania. Tak? Czyli jest coraz więcej deweloperów, którzy są zainteresowani sprzedawaniem swoich usług tylko singlom. Podobny trend też jest wobec homoseksualistów, ale to o tym będzie później. Pani Aniu, chyba pani... Chciałabym jeszcze powiedzieć, bo pan pytał, czy wdowę na przykład można zaliczyć do singli, tak? Mhm. To jest bardzo ważne, nie? Tutaj się nie pojawia, ale właśnie przelotny, czyli bez zobowiązań. Bez zobowiązań. Seks bez zobowiązań, obiad bez zobowiązań, wyjazd. Jakby nie tak, mam dzisiaj potrzebę biologiczną, tak, albo hormony dzisiaj działają, to dzisiaj się umawiamy, jutro jesteśmy kolegą koleżanką, tak? Zresztą jest taki termin, nie będę go tłumaczył, ale to się nazywa fucking friends albo friends with benefits. Czyli to, co dawniej było relacją przyjaźni, ale z tym dodatkiem seksualnym w razie potrzeby. Ale jesteśmy przyjaciółmi. Uprawiamy seks, ale jesteśmy przyjaciółmi. Więc to też jest pewna transgresja. Przekroczenie granicy, która dawniej była przyjaciele, którzy idą do łóżka, przestają być przyjaciółmi, starą się parą. Nie, teraz się okazuje, że można nadal... Tak. To jest bardzo ciekawe. Oddzielnie w tygodniu, spotykacie się w weekend, na jak będziecie chcieli rozstać to co dzielicie dom. Nie, bo on kupił tylko to i to, więc ja mu to spłacę i... No. Od razu jakby już jest założenie wyjścia awaryjnego. Tak, że jak coś to mamy podzielone, to nie ma żadnego jakiejś więzi... Trwałości głębiej, tak. Tak, no bo jeżeli od razu zakładamy możliwość, to jest zresztą jedna z przeszkód zrywających, zresztą tak to jest interpretowane w sądach kościelnych, że jeżeli ktoś od początku zakłada rozwód, to znaczy, że nie mógł ważnie zawrzeć związku małżeńskiego, który zakłada. Oczywiście mogą się różne rzeczy wydarzyć, ale ja wchodzę w to na 100%. Tak? A teraz, no właśnie, no to jest ta płynna nowoczesność. Tak? Dzisiaj dojdziemy.
Żeby nie było tak, że... Teraz jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo tu trochę zaczęliście o tym. Macie na przykład, zdarzają się takie sytuacje, gdzie na przykład jest para, oni niekoniecznie są położeni jakimiś więzami trwałymi, i mało tego, i pojawia się na przykład, zresztą mówi się o kulturze swingersu. O tym też będziemy mówili. Masz wymianę między partnerami. To do tego dojdziemy, Michale, dobra? No. Jasne, jasne. Dlatego tak jak mówię, my jesteśmy cały czas w tej pierwszej części wykładu, gdzie trochę z góry patrzymy, a potem zobaczymy, jak już w konkretach te no właśnie, dynamiczne napięcia pomiędzy byciem singlem, a byciem w związku, jak one się realizują. Jasne, 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 jasne. To wpływ na nowoczesność. Czy życie singla jest łatwiejsze? Znaczy tak, tu są ci, którzy mówią, że życie singla jest łatwiejsze, tu ci, którzy mówią, że nie jest łatwiejsze. A tutaj jest, czy singiel ma możliwości, większe możliwości rozwoju zawodowego. To jest bardzo ciekawe. Większość osób, ale to są pytania tylko single, nie ludzie w związku, tylko single. Większość uważa, że singiel ma trudniejsze życie. Trudniej się żyje jako singiel, ale jednocześnie singiel, i to jest połowa ludzi, połowa singli uważa, ma znacznie większe możliwości rozwoju zawodowego. No tak, tak. Ale zobaczcie, że to jest pewna zgodność, nie? Że niby to życie jest trudniejsze, a jednocześnie daje więcej możliwości. Takie dosyć paradoksalne, tak? Bo nie dziwiłbym się, gdyby w małżeństwie, tak? Czy życie małżeńskie jest trudniejsze niż samotne? Moim zdaniem tak. Ja w życiu się nie zgodzę, że życie single jest trudniejsze. To zależy od osobowości. Ale jasne, to zależy od osobowości, nie? Natomiast jest bardzo duża przewaga tych, którzy mówią, że bycie singlem ma bardzo dużo korzyści. Dlaczego tak? Samobójstwa się popełnia, samotni ludzie popełniają w gilię na przykład? Bo mają całego karpia do zjedzenia, a nie lubią tego jedzenia. Nie, no jasne, jasne. To jest też bardzo ciekawe. Tu są jakby możliwe motywacje, dla którego ktoś wybiera, że jest singlem. Granatowy to jest kobieta, niebieski to jest mężczyzna, ten taki, kurczę. Jaki to jest? Selenowy. Dobrze. Zasadniczo wiecie, że faceci rozumieją trzy kolory, ale nie będę mówił jakie. Większość kobiet, znaczy duże, 10%, ponad 10% jest singlem, bo nie chce mieć dzieci. Tak? Czyli wiążą, związek to jest dzieci. U mężczyzn to jest dużo rzadsze, że to jest główna motywacja dla nich. To się oczywiście nie sumuje do 100, więc tu motywacje mogą być różne. Obawiam się, że nie podołam obowiązkom rodzicielskim. 3 razy więcej kobiet to podaje jako swoją motywację. Mężczyźni raczej, bycie ojcem, to rzucę kurczę tam na urodziny i też będzie dobrze. Nie? A dla kobiet to jest ważna motywacja, 30%. Prawie 40% nie mam odpowiednich warunków mieszkaniowych, by założyć rodzinę. Ale tutaj mężczyźni są prawie łeb w łeb. Czyli jeżeli chodzi o taką odpowiedzialność finansową, bo nie mówimy, czy to jest obiektywne, subiektywnie uważają, nie stać mnie na założenie rodziny, na wejście w związek. Kobiety i mężczyźni prawie tak samo, chociaż co ciekawe, to mnie zaskoczyło, kobiet więcej ten argument podaje. Myślałem, że to jest bardziej taka domena mężczyzn, że tutaj ja mam być odpowiedzialną głową rodziny, mam dać mieszkanie, muszą być pieniądze. Kobiety bardziej się czują tutaj odpowiedzialne. Podobnie kobiety mówią, że małżeństwo spowoduje pogorszenie mojej sytuacji finansowej. Też kobiety, trochę mniej mężczyzn, ale dużo więcej, zobaczcie, teraz jesteśmy większość mężczyzn. Obawiam się, że małżeństwo pokrzyżuje mi plany i karierę zawodową. 2 razy więcej mężczyzn i to jest 45%. To podają mężczyźni, tylko połowa z tego to są kobiety. Tak? Mówią, że nie wchodzę w związek, bo to mi pogorszy karierę, mówiąc krótko. Jeszcze więcej, ale znowu też podwójnie, obawiam się nieudanego małżeństwa. Sporo kobiet, bo to jest 20 parę procent, ale aż, przepraszam, 30%, ale aż 60% mężczyzn nie wchodzi w związek, bo są tchórzami. Kurczę, no to jest trochę przerażające, nie? Bo, a jest to najbardziej tchórzy nie? Nie mogą znaleźć odpowiedniego partnera. To jest mniej u mężczyzn, dużo mniej niż te dwa wcześniejsze. Ale mniej więcej płcie podobnie. Co ciekawe, mężczyźni są bardziej wymagający. To mnie zaskoczyło. Tam o te 5-6%, ale widzicie różnicę. Znaczy, to nie jest kwestia wymagania, po prostu kobiety zeszły do ryszta. Tak sobie pan niech mówi. No. Mężczyźni są bardziej wymagający. No, więcej mężczyzn uważa, że partnerki nie są w stanie znaleźć. Natomiast więcej kobiet, to mnie z kolei zaskoczyło, bo myślałem, że to będzie odwrotnie. Ponad 50% kobiet mówi, jestem singielką, bo cenię sobie wolność. Chcę być wolna. I żyć bez ograniczeń, ale mężczyzn też sporo, ponad 40%. Ale jaki to wybór między kiwą a leżączką?
I to jest to, o czym wam zacząłem mówić, czyli ta perspektywa bardziej biznesowa. Cześć. Szukam tego suwaka. Wiesz co, nie wiem, 313, 307? 15. Dobrze, ale mój Olek jest 307. Olej jest? No, no bo, czekaj, bo Słowak się gdzieś bo tam pani Kinga tam szła, tak, nie? To 26 może. Nie, 26 tam mówię, bo tam jest Mariusz, słuchaj. No właśnie, bo ja ich tak przenosiłem. Nie wiem, czy nie na pierwszym piętrze. Olgi zapytaj. Ale mamy 307, nie wiadomo. Aha. Specjalnie się udało. A Olech nie wie? No nie wie, nikt nie wie. Jest człowiek, tylko nie. No jest tak. Tak pracują, wiesz, ci na Słowacji. Jakim klientem jest singiel, tak? Czyli pytanie do przedsiębiorców przede wszystkim. Tak? Czyli bardziej stereotypy, ale zobaczcie, co to pokazuje też. Kupuje dużo kosmetyków i środków higieny, 30%. Zna biegle jeden język zachodni, tak? 30%. Myślę, że przeciętna w Polsce, to mówimy, to są deklaracje, ale jest niższa. Tak? Czyli to rzeczywiście jest młody, wykształcony z wielkich miast. Lubi wypady weekendowe, jeszcze więcej lubi zagraniczne podróże, interesuje się sztuką. O, to dla pani Danuty coś. Jest opinia taka, że 36% się interesuje sztuką. Lubi się wyróżniać, ponad 40%. Ćwiczy przynajmniej raz w tygodniu, domyślam się, że ćwiczy fizycznie. Uważa się za osobę twórczą, 50%. Ceni produkty markowe, ponad 50%. Lubi wyzwania, nowości, zmiany, korzysta z internetu. Więc zobaczcie, z perspektywy biznesowej, moim zdaniem to jest bardzo pozytywny obraz. Zgodzicie się ze mną? Nie ma tutaj coś, do czego byśmy się doczepili, że tam a nie myje się, albo jest nudziarzem, albo nie czyta książek. Nie? Raczej bardzo pozytywny obraz się kształtuje, co powoduje też, że wiele branż całych, ale też wielu przedsiębiorców, tak jak mówiłem, fokusuje się na sprzedaży swoich usług singlom. Tutaj jeszcze się nie pojawiło, ale bardzo często właśnie jest też mówione to, że uważa się, że ma duże dochody. Ma duże dochody. No, no, no. Taki lewak. Ale a teraz zobaczcie, co uważają single o sobie, dlaczego, gdzie ich boli, gdzie uważają się dyskryminowani. Wysokie koszty finansowe, to o czym mówiłem. 60% uważa, że bycie singlem kosztuje. Kosztuje. Finansowo. Ale mają wymagania. Na te duże kosmetyki, drogie marki, tak. Być może, wiecie, to, bo to jest tylko deklaracja, nie? My teraz możemy sobie z boku, ale oni uważają, że bycie singlem jest kosztowne. Czyli mówiąc krótko, jest bardziej kosztowne niż bycie w parze na przykład. Nie zapraszanie na imprezy towarzyskie. Presja społeczna. Domyślam się, że chodzi o małżeństwo. To jest ponad 20%. Troszkę poniżej. Częste delegacje służbowe, o tym też słyszałem, to nie wiem, czy słyszeliście. Nie w kontekście delegacji, tylko czy pełna dyspozycyjność służbowa, konieczność pracy po godzinach, konieczność pracy w weekendy. To razem powiem. Że rzeczywiście o tym słyszałem, to na uczelniach się z tym nie spotkałem, ale że w korporacjach to jest bardzo częste. Jesteś sam, więc przyjdź w weekend. Albo jesteś sam, więc możesz w Wigilię pracować. Tak? I oni to uważają, że to jest forma dyskryminacji, że więcej wyrozumiałości, pobłażliwości ma się dla ludzi, którzy żyją w związkach czy w związkach małżeńskich. Jeżeli się zatrudnia wtedy? Chyba nie zrozumiałem. Jeżeli się takich ludzi wtedy zatrudnia? Samotnych? Nie, ty z rodzinami, tak. I chyba ostatni slajd, jeśli dobrze pamiętam. Z tym? Nie, jeszcze jeden będzie. Polski singiel widzi przyszłość u drugiej osoby. Połowa singli chce zawrzeć małżeństwo, więc to nie jest celibat. To nie jest rezygnacja z małżeństwa. W tym momencie, z tego czy innego powodu, nie jestem w małżeństwie. Ale połowa chce zawrzeć małżeństwo. Ten niebieski, czyli tak powiedzmy 15%, 20%, chce żyć w związku nieformalnym, czyli chce być w związku, ale nie w konkubinacie, mówiąc krótko. Nie ma zdania, no to bym powiedział, że 40%, a tylko ten mały torcik chce zostać singlem. To moim zdaniem są to jest celibat. Więc krótko, nie? Ten klasycznie rozumiany, ta moja ciocia Zuzia. Tak? Osoba, która jest samotna i chce być samotna. To jest życie, które jej odpowiada. Zobaczcie, że przytłaczająca większość mówi, to nie jest życie, które mi odpowiada. Czy chce być w małżeństwie? Nie ma zdania, no to też nie chyba mu nie odpowiada do końca, skoro nie ma zdania. Słucham? Więc zobacz, to też są bardzo ciekawe, nie? Aha, panie nie? Związać
Związać to się chce nawet 2/3. Nie chce się związać z singlami. Aha. Tylko szuka świeżonek. Mm. I ostatnia, a propos dzieci. Większość nie ma zdania, czyli to nie wiem, czy to można nazwać niedojrzałością, bo może nie, ale to są ludzie, którzy są jeszcze przed pewnymi decyzjami ostatecznymi. Tak? Bo jeżeli ktoś mówi, że nie ma zdania, to znaczy, że on jeszcze ma albo pewne rzeczy nieprzemyślane, albo nie podjął decyzji. A bardzo często odpowiedź druga jest taka, nie mam teraz niestety na potwierdzenie tego, ale myślę, że w badaniach też to znajdziecie. Bardzo często odpowiedź jest taka, jeżeli jest pytanie o dzieci, to zależy, kogo znajdę. W sensie bardzo mocno uzależnia się posiadanie dzieci od tego partnera. Jeżeli to będzie odpowiedni człowiek, to jak najbardziej, może być nawet 5 dzieci. Ale jeżeli to nie będzie odpowiedni człowiek, to nie chce mieć dzieci. No bo odpowiada mi jako mąż, czy jako partner, ale mi odpowiada jako ojciec moich dzieci. Czy matka moich dzieci. Natomiast zobaczcie, większość chce mieć dzieci. Są singlami, ale nie chcą być singlami też nawet pod tym względem, że nie chcą tworzyć jednoosobowego gospodarstwa. Nawet jeżeli by mieli samotnie wychować dziecko, to wolą to niż nie chce mieć dzieci. No znowu to jest mniej więcej taka grupa, bym powiedział, no może nieco minimalnie większa tylko niż ci tacy żółci, wcześniej ci twardzi single, nie? Myślę, że to jest bardzo podobny procent. Więc to też jest bardzo ciekawe, jak to wygląda. Porównanie i zrobimy sobie krótką, ale taką na jeden rozdział, na 5 stron przerwę, czyli na 5-minutową przerwę, żebyście odetchnęli i przejdziemy do drugiej części. Różnice, które ja widzę między właśnie tą kulturą singli, a tą kulturą tradycyjną, gdzie celibat miał swoje miejsce, ale był jasno określony, to nie było coś przypadkowego. Celibat to jest świadoma decyzja i trwała decyzja, tak? Nie można żyć w celibacie przez jakiś czas. To jest decyzja na całe życie. Nawet jeżeli nie wyjdzie, to tak samo jak z małżeństwem w pokoleniu naszych dziadków. Może się zdarzyć, że nie wyjdzie, ale to jest wypadek przy pracy, a nie coś, co my od razu zakładamy jako opcję. Motywacja religijna lub moralna. Tak? Bo nawet jeżeli to będzie wykładowca, nawet jeżeli to będzie żołnierz, o którym mówił pan Zbigniew, urzędnik, to jest motywacja pewna moralna. Czyli chce być bardziej dyspozycyjny. To nie jest egoistyczne, tylko to jest raczej ja daję celibat społeczeństwu, niż chcę coś wziąć. Najczęściej związany z wstrzemięźliwością seksualną, nie zawsze, ale najczęściej. I to jest tradycja, przynajmniej właśnie od czasów Arystotelesa, no cała w zasadzie ta cywilizacja europejska, tak jaką my znamy, tak? Czyli grecka filozofia, rzymskie prawo i religia chrześcijańska, ona uznaje i zna formę celibatu. Jak to by wyglądało od strony singli? To znowu jest cytat z tej definicji. Świadomy wybór lub przyczyny losowe. Czyli tak naprawdę to może być rzeczywiście wybór, ale to może być po prostu sytuacja, w której się znalazłem. Motywacja zazwyczaj ad hoc. Nie? To znaczy w ogóle cała relacja zazwyczaj jest ad hoc. Na teraz. Co będzie jutro, się zobaczy. Myślę o tym, co teraz. Motywacja ekonomiczna. Wydawałoby się, że tak dla mnie. A jednocześnie oni mówią, że to jest niekorzystne finansowo. Najczęściej nie jest związane z wstrzemięźliwością seksualną. Myślę, że raczej rzadko ktoś łączy bycie singlem z nieuprawianiem seksu. Tak? Myślę, że to jest rzadkie dosyć. A przynajmniej nie jest związane. Czy jestem singlem, nie uprawiam seksu, ale to dlatego, że nie znalazłem nikogo. Ale jak znajdę, to będę nadal singlem, a będę uprawiał seks. No i to ewidentnie jest właśnie pewien aspekt ponowoczesności, nie? Tego, co jest, jakoś to jest zrodzone przez rewolucję seksualną, no powiedzmy, druga połowa XX wieku, czyli tutaj jest tradycja kilkudziesięciu lat. Super. Przerwa krótka, 5 minut, u mnie jest 10 po, więc spotkajmy się 15 po i pokażę wam kilka sposobów, w jaki, już zostawiając na boku bycie singlem, czy życie w celibacie, w jaki sposób te związki są tworzone, a to jest naprawdę cała grupa wersji. Dobra, to lecimy dalej. I teraz trochę przybliżymy się. Tak, już nie będziemy na tyle patrzeć na taką relację samotność, a nie samotność, tylko zobaczycie to, co dawniej się wydawało oczywiste. Teraz zobaczycie, jak bardzo to też jest. No nasze czasy są naprawdę ciekawe. Zasadniczo związki dzieli się na monogamiczne i niemonogamiczne. To też jest bardzo jakby też istotne z tej perspektywy nowożytności, tak? Że to znowu negatywnie.
tak samo jak się mówi, nieheteronormatywność. Nie mówi się, że jest heteroseksualiści i są takie, tylko są ci, którzy nie są heteroseksualistami. Tak? Jest monogamia i jest to, co wymyka się monogami. Zobaczcie, że w monogamii też jest tego mnóstwo. Jest trwałe małżeństwo, jest to, co się nazywa współcześnie monogamią seryjną. To do tego dojdziemy. Rodzina patchworkowa, konkubinat. To jest pewne rzeczy, które ja pozbierałem. Nie znajdziecie tej listy nigdzie. I pewnie można też jeszcze rozbudować. Tak? Ja myślę, że to nam wystarczy. Jest cała grupa związków niemonogamicznych. Tutaj się pojawią też te, o których wcześniej była mowa. I omówimy je sobie wszystkie po kolei. Okay? Związki monogamiczne, czyli te związki, w którym jest przynajmniej w jakimś aspekcie ten aspekt wyłączności. Jest ten aspekt wyłączności. Tak? Ale zobaczcie, że on też bardzo różnie może być interpretowany. Tak? Mamy małżeństwo, ale już muszę dodać trwałe małżeństwo, bo małżeństwo też przechodzi pewną ewolucję. Co to jest małżeństwo? Związek najczęściej mężczyzny i kobiety. Zobaczcie, to już jest coś nowego. Tak? Dawniej było oczywiste, jeszcze kilkanaście lat temu, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Dzisiaj już musimy powiedzieć... Jeszcze raz? No, póki co nie. Tak, tak. Póki co. Także kiedyś będzie, trzeba dodać, tak? Związek najczęściej mężczyzny i kobiety gatunku ludzkiego. Może. Tutaj jeszcze nie jest powiedziane, ale już niedługo będzie związek najczęściej jednego mężczyzny i jednej kobiety. Tak jakby musimy uzupełniać definicję, bo nam się to rozmywa. Zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami wyznaczającymi prawa i obowiązki małżonków oraz status ich ewentualnego potomstwa. Tak? Czyli związek, tu już nie do końca dookreślony, chociaż statystycznie możemy wskazać pewną prawidłowość, jakoś uregulowany prawnie, mający charakter formalny. To jest to, co jest jedną z najważniejszych rzeczy. Więc tak, związek formalny, mający charakter formalny, co przez to znaczy mający charakter publiczny przede wszystkim, tak? Tym się to różni. Zobaczcie, że już coraz mniej mówimy o tej formule, która jest moim zdaniem bardzo ważna, ale jest jakoś zapomniana, o narzeczeństwie. Teraz pojęcie narzeczeństwa jest znowu rozmyte. Można powiedzieć narzeczona o tym, co się dawniej mówiło, że to jest moja dziewczyna, tak? O konkubinie można powiedzieć narzeczona, tak? A bardzo rzadko jest tak, że rzeczywiście narzeczeństwo jest pewną formą związku na drodze do małżeństwa, nie? Tak jak to naturalnie się pojawiało. Dlaczego? Dlatego, że różnica między chodzeniem ze sobą a narzeczeństwem to był ten wymiar charakteru publicznego. Narzeczona już posiadała pewien status formalny, czy narzeczony. Zawarty na drodze ślubu. Tak? Ten ślub może być różnie interpretowany. Teraz też mówimy ślub cywilny, podczas gdy tam nie ma żadnego ślubu. Związek cywilny to jest zwykła umowa cywilnoprawna. Tak? To jest pewne wyrażenie. Natomiast nadal mówimy ślub, czyli ja się do czegoś zobowiązuję, ślubuję. Ślub to jest najwyższa forma zobowiązania. Tak? To jest jakby najwyższy, najmocniej ontologicznie, ontycznie ugruntowana zależność. Ja ślubuję, to znaczy daję najbardziej solenne słowo, że tego dotrzymam. Tak. Że się z tego nie wycofam. No i z tym są związane przywileje, tak? Z małżeństwem są związane przywileje. Jest chronione prawem, to nawet w Konstytucji to czytaliśmy. Nie? Jakie są wartości stojące za małżeństwem? Jakie widzicie wartości? Narodzenie, wychowanie, potomstwa. Ale jaka to jest wartość? Bo możemy rodzić potomstwo bez... Możemy rodzić potomstwo bez małżeństwa. Przetrwanie społeczeństwa, bo bez małżeństwa wtedy nie ma nie tylko wychowanie, Czyli bardziej wychowanie, to tak. Druga rzecz, która jest też, wydaje mi się, istotna, to jest zmniejszenie agresji mężczyzn, cywilizowanie mężczyzn. To jest jedna z podstawowych rzeczy z tym związana. No, w kontekście też religii, jakby ma wymiar nie tylko przyrodzony. No tak, jasne, to wiemy. Zmniejszenie ryzyka chorób. Zmniejszenie ryzyka pozostania samotną matką, samotnym ojcem. Mówię, ja tutaj może jestem tendencyjny, ale tak z chłodnym, męskim okiem patrząc na to, moim zdaniem małżeństwo przynosi znacznie więcej korzyści kobiecie niż mężczyźnie. I społecznie wydaje mi się, że ona... Dlatego mnie to zastanawia, o ile mnie w ogóle nie zastanawia, czemu faceci chcą być singlami. W ogóle mnie to nie zastanawia. W ogóle jakby mnie to nie dziwi. O tyle dziwi mnie to, że kobiety są gotowe żyć w wolnym związku, bo moim zdaniem to jest bardzo niekorzystne.
Nie? Z perspektywy kobiecej, czy ekonomicznej, społecznej, oczywiście można powiedzieć, że się zmienia, ale nadal w Polsce przynajmniej, w mniejszych miastach to już w ogóle, czy na wsi, to jest ogromna presja społeczna, nie? I kobiety się na to decydują. Ja jestem bardzo ciekaw, bo o tym powiem, kiedy będziemy mówili o konkubinatach, czy o innych formułach, jakie za tym mogą stać motywacje. Pan Zbigniew i chyba pan Łukasz chciał coś dodać. To nie jest tak, że jak teraz dotknę do tej książki Weź mózgu, to tam jest zaznaczone, że zmienia się wizja, znaczy zmienia się forma współczesnej kobiety. Tak, że kiedyś kobieta, która nastawiona była na emocje, dzisiaj tak jak mężczyzna, również pragnie bezosobowych form przyjemności, czyli zachowuje się jak facet. To też bardzo ciekawe. To też bardzo ciekawe, o tym się też mówi. To jest, czasami w takiej krótkiej formule się to wyraża, że feminizm wcale nie sprawia, że kobiety są bardziej kobiece, tylko że kobiety są bardziej męskie. To znaczy, feminizm jest czymś absurdalnym, czy czymś właśnie sprzecznym z założeniem. Znaczy, w idei, jakbyśmy zapytali, czym jest feminizm, to jest dowartościowanie kobiety. A praktyczny feminizm wcale nie dowartościowuje kobiety, kobiecości. Tylko raczej sprawia, że kobiety, no popatrzcie na przeciętne feministki, ja nie chcę tutaj uogólniać, ale rzeczywiście taką feministką, która jest kobieca, to jest dla mnie nigdy nie pamiętam, Barbara Nowacka. Nie wiem, czy kojarzycie, córka Jarugi Nowackiej, zawsze bardzo kobieco jest ubrana. Pewnie, że to są pewne stereotypy, ale to rzeczywiście widzi się ją i widzi się kobietę, nie? Natomiast bardzo wiele feministek zachowuje się i ubiera się jak mężczyźni. Być może to jest przypadek, być może. Natomiast mam wrażenie, że właśnie, tutaj bym się z panem zgodził, że feminizm w tej takiej formie, którą my znamy, on implicite, czyli nie głośno, ale de facto, on mówi, świat mężczyzn jest lepszy. Nie? Bycie kobietą w tej tradycyjnej formie jest urągające kobiecie. Nie? To jest bardzo ciekawe i to nie miałem zamiaru o tym myśleć, ale mówić, ale pan Zbigniew jakoś skłonił mnie do tej myśli. Rzeczywiście coś takiego jest. Nie? Stabilność. Tak? Że ja już nie muszę niczego szukać, że ja mam takie poczucie przynależności. Jakiegoś opinii, spełnienia, przynajmniej w pewnym stopniu. Spokoju. I oczywiście to mówimy o takim dobrym małżeństwie, nie, gdzie mąż codziennie dzwoni, tak? Ale właśnie chodzi o taki wewnętrzny spokój. Ja bym do tego dodał zamknięcia pewnego etapu. To znaczy rzeczywiście wejście, ten ślub, to jest też bardzo ciekawe. O tym trochę mówiłem w kontekście postchrześcijaństwa, nie? Że ślub jako ślub, nawet nie chodzi o to ten wymiar religijny, tylko ten moment ślubu, on też psychologicznie jest bardzo uzasadniony, bo to jest potwierdzenie czegoś. Tak? My już pewną rzecz zamykamy i odcinamy. To przestaje być dla nas płynne. Tak? Coś było, skończyło się, zaczyna się coś nowego. Nie? Nie mając ślubu, my cały czas jesteśmy albo na początku tej relacji, albo na końcu. Ciężko powiedzieć. Kiedyś właśnie takie dzieci pozaślubne nie uważały się za pękarne. Tak. I gdzieś jeszcze na świecie tam królów czy gdzieś, no to też jest to ważne jeszcze bardzo. To też można dodać, że małżeństwo, trwałe małżeństwo, ono z kolei, jeżeli mówimy o wartościach dla kobiet, to dla mężczyzn na pewno jest właśnie to pewność potomstwa, przynajmniej większe prawdopodobieństwo. Nie? Teraz mam badanie genetyczne, ale do pewnego momentu małżeństwo dawało ci większą pewność tego, że dzieci są twoje. Czy inny rodzaj pewności jest, no bo to jest ekstremia. Tak. Mówi, że jest czas wybierania pośród nasion i czas wzrastania. Chodzi też o to, że jest pewna pewność związana z tym, że teraz, co by się nie działo, no to jest ta droga. Ja już wybrałem, wiedziałem amen i nawet jakby przychodziły mi wątpliwości, jakieś inne rzeczy, to pewna rzecz, tak, i została publicznie podjęta, jakoś usankcjonowana. To ja się zgadzam, też tak mam. Ostatecznych rozwiązań, czyli że to jest tak, jest ustalone, to już nie ma zmiany. To na zasadzie anegdoty przejdziemy do Zadivalet. Jest taka anegdota właśnie, że kobieta tam właśnie pyta: Misiu, ale czy ty mnie kochasz? No, odwołałem. Powiedziałem, nie odwołałem cię i kocham, nie? Jeszcze taką rzecz chciałam powiedzieć. Ja to kiedyś zadałam w radio, prowadziłam taką audycję i miałam spotkanie z psychologiem klinicznym i też rozmawialiśmy o takich stosunkach damsko-męskich. I ja się pytam, czy to nie jest tak, że kobieta, która jest już w małżeństwie, ma tą obrączkę, tak, albo nie ma, albo jest, ona przestaje być atrakcyjna dla innych mężczyzn. Nie dlatego, jest, że ma obrączkę, bo ona przestaje wysyłać sygnały, I ja właśnie o to zapytałam, bo nieraz się wydaje, że kobieta
nie straciła atrakcyjność, ale jest przezroczysta dla innych. On właśnie mi to wytłumaczył, że ona nie wysyła już tych fluidów i tych takich swoich emocji. Oczywiście, ale też feromonów, też biologicznie pewne rzeczy, jasne. Tego lasera. Tak, czegoś takiego. I mimo, że ona nie traci swojej atrakcyjności, ale właśnie powoduje, że ona jakby jest przypisana już temu mężczyźnie. Tak, ona tego nie potrzebuje. Jasne, więc tutaj... Okej, to jeszcze tylko szybko. Będziemy, myślę, przeskakiwali te slajdy, żeby raczej więcej tych rzeczy ciekawszych pokazać. Ale tutaj jeszcze spójrzmy. Jakie są zalety małżeństwa? Zalety, no tak, ekonomiczne zalety. Tak, że się prowadzi, że swoje kłopoty można też podzielić. Psychiczne rzeczy. Pewna pewność. Też to, co było powiedziane, tak? Czyli jakaś tam usankcjonowanie potomstwa. To, o czym pani zresztą mówiła, chyba w tym kontekście prawnym, tak? Że w małżeństwie tutaj nic nie musisz zrobić. Wiele rzeczy jest domniemywanych. A kiedy nie ma małżeństwa, no to musisz udowadniać, że nie jesteś wielbłądem, nie? A wady? No to wady są pewne ograniczenia, tak? Nie ma zależności. Część rezygnacji swojej wolności, tak. Na pewno, tak? Odpowiedzialność. Wolność też dobra. Na przykład też muszę powiedzieć z perspektywy singla. Jestem singlem, bo małżeństwo by mnie ograniczało, okej, okay, ale nie masz na przykład wolności do tego, żeby budzić się cały czas przy tej samej osobie. Jasne, no ale mówimy o wadach, nie? To do zalet. No to jasne, ale jest ograniczenie wolności, mojej dowolności, może tak powiedzieć, seksualnej, tego, że robię co chcę, jadę gdzie chcę, spotykam się z kim chcę, tak? Jest tam ograniczony. Większa odpowiedzialność. O, odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za drugiego człowieka i za dzieci, nie? Które się ewentualnie pojawią. Jest takiego, o czym ja zawsze mówię i tutaj panowie wiedzą, Danusia wie, że wraz z urodzeniem się dziecka, to przynajmniej dla kobiety kończy się absolutnie wolność. Nie ma wolności. Czy by chciała to wymazać z głowy, czy nie wiadomo, skakać na bungee, to tym bardziej, ale zawsze pojawia się z tyłu głowy dziecko. No i nie ma czasu. I nawet jeżeli to dziecko ma 25 lat. Tak. I więcej też. Wolność, ale no nie, mówimy o potocznym rozumieniu, czyli wolności negatywnej, nie? No właśnie, bo tak to na przykład ktoś, kto żyje samotnie, kto nie ma dzieci, on nie ma wolności do tego, żeby na przykład wychowywać dziecko. Też jakaś wolność do czegoś. No, dzisiaj właśnie ma, no właśnie o to chodzi, że... Musimy mówić wolność, lepiej, jak pan by to powiedział, dobrowolność. Tak. To jest lepsze takie. Wolność. Jasne. Dokładnie, jest wieloznaczne. Ale pójdźmy dalej. Bo każdego będą inne, każdy będzie inaczej tam odczuwał. Bo czym byłaby ta monogamia seryjna? To jest coś, co wszyscy znamy, ale dobrze na to spojrzeć z tej strony. Rozwód i znów ślub, i znów rozwód. Tak? Jest monogamia, ale jest seryjna. Czasami to się określa mianem poligamii rozłożonym w czasie. I to jest coś, co my mówimy, że my jesteśmy kulturą monogamiczną, a jednocześnie coraz więcej, no w Stanach Zjednoczonych połowa małżeństw się rozpada, w Polsce jest chyba około 30%. No to jest poligamia, to znaczy ty masz kilka żon, tylko że rozłożony w czasie. W danym momencie jest jedna żona. Ja bym może tego nie nazwał poligamią, dlatego że poligamia oznacza to, że się ma w tym samym czasie. To jest pewne obrazowe, nie? Nieprecyzyjne, ale to jest poligamia, znaczy masz wiele żon. Co oznaczają te śluby, to słowo, że mówi, nie opuszczę cię aż do śmierci. Następnie, czy nie, a do rozwoju. Jasne. To zmienić formułę. Jasne. W danym momencie dwie osoby łączy wyłącznie małżeństwo. I to jest to małżeństwo, o którym przed chwilą była mowa. Ale nie oznacza to wyłączności na całe życie. Dopuszczane są rozwody i podobne małżeństwa, co nie jest traktowane jako bigamia. To też jest dosyć ważne. Zobaczcie, w Polsce jest zakazana bigamia, czyli posiadanie dwóch żon w tym samym momencie. Ale jeżeli dzisiaj się rozwiedziesz i dzisiaj weźmiesz ślub, wszystko jest okej. Nie? Więc to też jest jakby no pytanie... No właśnie, pojęcia są pojęciami, my je różnie możemy kształtować, ale wydaje mi się, że coś tutaj jest, to znaczy, co złego jest w bigami, jako w bigami, nie? No złe jest to, że, no, że co? No właśnie, że dzieci nie wiadomo być może z kim są, natomiast tutaj de facto z perspektywy takiej emocjonalnej, no to która z nich jest twoją żoną? No każdy powie, ta ostatnia, nie? Aktualna. Aktualna, no. No ostatnia w sensie up to date, no nie?
Ale de facto, no to miałeś w życiu chłopie tam dwie czy trzy żony, albo kobieta miała czterech mężów, nie? Tylko rozłożonych w czasie. Dlaczego? Bo każdy z nich był prawdziwym mężem, nie? To nie jest tak, że mówimy, że no nie, że to jakoś anulujemy. Nie, no to nadal jest twój mąż. Zawsze mnie to zastanawiało, na przykład, nie wiem, jak jest, nie wiem, jak jest pogrzeb, tam facet umiera i tam żyje jego żona była i żyje żona przyszła, czy te byłe żony chodzą na pogrzeby, nie? Zawsze mnie to zastanawiało, nie wiem dlaczego. O tym za chwilę, Pani Aniu, bo to doskonałe przejście, ale jeszcze jedną rzecz muszę tylko pokazać. Jakby sama ta idea rozwodu, tak, która jest sprzeczna z monogamią, czy sprzeczna jest z małżeństwem jako takim, skoro mówimy, że największą zaletą małżeństwa jest ta stabilność. Nie? I przechodzimy opłynnie do tego, o czym Pani Ania powiedziała, tak zwane rodziny patchworkowe. Ja myślę, że Pani Ania się włamała do komputera i ona zawsze zanim przyjdzie na wykład podgląda, co tu jest. Tak zwane rodziny patchworkowe. Wiecie, czym jest? Pani Ania teraz nie mówi? Tak. Taka siatka. Wiecie, co to jest patchwork? Tak. Na przykład. Wiecie, co to jest patchwork? Tak, to są takie jakby koce, kawy, tak. Tak. Z różnych materiałów, różne wzory. I to jest czasami bardzo ładne. To naprawdę czasami jest piękne. To jest patchwork i tą nazwę wymyślono, znaczy użyto jako do opisania no właśnie no, tego nowego modelu rodziny, tak? Bo, że nie to, że rozwód jakby odcina, tylko rozwód otwiera coś nowego, ale nic nie kończy tak naprawdę. Czasami się mówi rodzina posklejana albo rodzina zrekonstruowana. Sieciowa, tak. To jest dobre określenie. Rodzina, w których co najmniej jedno dziecko nie jest dzieckiem wychowującej go pary. To jest jedna definicja. Zobaczycie, że to są konkurencyjne definicje. Rodzina, w którym co najmniej jedno dziecko nie jest dzieckiem wychowującej go pary, czyli jest spoza albo zaadoptowany, no jakkolwiek na to spojrzymy. Rodziny takie powstają w wyniku rozpadu wcześniejszych struktur, który następuje na skutek śmierci jednego z rodziców albo ich rozwodu, czy rozstania. Czyli na przykład wdowa, która zawiera nowe małżeństwo, czy nowy związek, czy wdowiec, też byłby tutaj tak rozumiany. I trzecia definicja, rodzina, w której zgodnie żyją byli małżonkowie, ich obecni partnerzy oraz dzieci z tych związków. Czyli nagle robi nam się sieć, tak? To Janek Pośpieszalski parę lat temu, w którym jeśli warto rozmawiać, pokazywał taką bajkę, chyba duńską, znaczy kreskówkę, czy to komiks był, do wychowania w życia w rodzinie takiego, czy to była Szwecja albo Dania, na pewno Skandynawia, gdzie właśnie, gdzie było właśnie powiedziane, że to jest nudne mieć tylko jedną mamę. Że mama jest taka fajna, że dobrze mieć kilka mam. No i jest tym jakaś, jest za tym stoi jakaś racja, że mama cię utuli, jak jesteś chory, nie? I mówią, to jest fajnie mieć taką rodzinę patchworkową, masz dwie mamy, nie? Masz dwie mamy, dwóch tatów, 15 babci, nie? Masz dużo rodzeństwa z różnych związków. No, to akurat minus. Ale tak, rozumiecie, nie? Że to jest czasami przedstawiane jako zaleta, tak? No bo szczerze powiedziawszy, jak się na tym zastanawiam, to chyba wolałbym żyć w takiej rodzinie patchworkowej niż w rodzinie rozbitej. Ale to tak na gorąco myślę. Jakby się zastanawiać, to może wcale nie. Być może to tak naprawdę bardziej dziecku tak naprawdę psuje światopogląd. W sensie jakby powoduje taką... Tak, to się zgodzimy, ale które z nich byłoby lepsze, nie potrafię mi powiedzieć. Dla tych ojców to nie ma żadnego w rzeczywistości, bo nie ma takiej więzi, takiej... Nie można jednoznacznej. Pani Aniu? To myślę, że dla dziecka też jest straszne, ponieważ on wchodzi w takie nowe środowisko, pojawiają się inne dzieci, jest jego tato i on się zastanawia, czy on jest jego tak naprawdę bardzo kocha, czy kocha te dzieci, które przyszły bardziej. I to jest... Myślę, że to też nie jest dobre. Zawsze jest ta rywalizacja. No ja znam też dużo... I to hasło, tak tylko jedną rzecz powiem. I to takie hasło, które mnie trochę śmieszy, które często niby wpada w filmach, bo nie znam rodzin rozwiedzionych zbyt wielu, ale w filmach także pamiętaj, rozwodzę się z twoją mamą, ale nie z tobą, będę cię nadal kochał. No nie, no dziecko tak tego nie widzi. No to po prostu... To dlaczego tatuś z inną panią mieszkasz, skoro mnie kochasz tak samo jak wcześniej? Dokładnie. No? Dlaczego więcej czasu spędzasz z dziećmi tej pani, nie ze mną, tak?
skoro tak samo mnie kochasz jak wcześniej. No właśnie, to są takie pytania, a poza tym zobaczcie w drugą stronę relacje. No, przychodzi syn do tatusia na Wigilię z byłą żoną, z babusią. No i nie ma siły, że te dwie panie będą sobie życzenia szczerze przy Wigilii składać. No chyba, że po Wigilii razem skoczą do łóżka i o tym też będzie mowa. Panie Łukaszu? Właśnie, pan Łukasz to jest dobrym punktem odniesienia, bo ma doświadczenie też praktyczne. Nie to, że pan jest adoptowany, ale pan pracuje też. Ja pracuję i tam jest coś takiego, że nie jesteśmy już rodzicem, tak? Jesteśmy matką. Mimo, że emocjonalnie w praktyce, czy tam w praktyce, czy utilitarnie, bo to jest dał, jest. Ale jest tam miłość. Ale ostatecznie... Ostatecznie nie, dlatego że albo się pamięta, albo ma się ten jednak... Dziecko ma ten dystans, że... Ja rozmawiałam właśnie a propos z panią, która adoptowała dwoje dzieci i dwie córki swoje miała. Tak? A wcześniej czy później? To ponoć też robi różnicę. Później adoptowała... Aha, czyli najpierw miała swoje, a potem... Swoje dzieci, a potem stwierdziła, że to ma się dobrze, tak? Córki już troszkę odchowane, to zaadoptuje dzieci. No i one bardzo małe zaadoptowała i ja ją pytam, ale bo kłopoty miała. Ja mówię, ale jeszcze raz by pani adoptowała? No mówi, że nie. Tyle ile ona przeszła i właśnie ta ciągła zawiść, że ona inaczej traktuje swoje dzieci. I mimo, że one już wyszły z domu, że za granicą mieszkają, tak? No. To ciągłe były pretensje, że ja nie jestem twoją tam i tak dalej. I mówisz, że z doświadczenia wielu, wielu lat powie, że nigdy by tego raz jeszcze nie zrobiła. No i właśnie, no tu jest taki przypadek. A potem jak dzieci, na poziomie takim, kiedy one się tam jeszcze bawią, jest fajnie. Ale zawsze przyjdzie taki moment, gdzie będą walczyć o miłość. Oczywiście, normalne dzieci walczą, że się normalne rodzeństwo walczy, to... A tutaj jakby, a tutaj od razu wiadomo, kto jest na przykład... Tak. Tak, tak. Oczywiście. Oczywiście. A tutaj one od razu... To muszą jakoś zrozumieć, bo to nie jest tak, że zawsze jest umiłowane dziecko, to nie ma tak, że jak jest bardzo dużo dzieci, zwłaszcza tak. Ale to nie oznacza, że cię nie kocham sam. Tak, tak. Ja na przykład nie zdawałam sobie z mojego jakby w życiu, z mojego błędu, kiedy Mikołaj mu się dosyć dobrze uczył i zawsze jakieś nagrody coś zdobywał i teraz stała. I pani odpuściła, a trzeba było się zająć, jasne. Tak, i ona zawsze gdzieś tam nic się nie odzywa. I nagle był jeden konkurs, jakiś recytatorski. Gdzie tam poszłam i ona to wygrała. I ona z łzami w oczach mówi tak, mamo, nareszcie coś wygrałam, jestem taka jak Mikołaj. I wtedy mi doszło do głowy, że ona cała... Podświadomie ta też realizowała, oczywiście. Mikołaja, tak? I teraz się też zdarzyła taka sytuacja, ale to już myślę, że to już żartami, ale jakiś tytuł... Mikołaj przyszedł w sukience i mówi, mamo, teraz jestem jak moja siostra. Aha. I ona w tym roku to zdobyła i do niego mówi tak, ty to zdobyłeś w trzeciej klasie gimnazjum. A ja w drugiej, a w pierwszej. No, ale to jest naturalne i to... I to człowiek sobie nie zdaje sprawy, tak? Pan też ma brata, który jest sportowcem, na pewno zdobywał sukcesy. Czy pan widział, jak się rodzice pewnie cieszą, czy jeżdżą na zawody i cały czas... Jasne. Ja myślę, że my z moim bratem do tej pory rywalizujemy. Nieświadomie. No. A już u facetów to jest w ogóle norma, nie? Pójdźmy... Jeśli ktoś zaatakuje całą grupę, to jest tak jak serdecznie myślę do Dubanki. To jest tam te serie pięknie to pokazuje, oczywiście w każdym ten sposób. Tak, tak. Oni się między sobą żrą, zmuszeniem, nawet w ciekawy sposób, to jest... śmieszne to jest. Natomiast jak ktoś ich zaatakuje, tam ten Albandi, tak. Zwłaszcza ten chłopaków tej Kelly, tak? Jak on tam tłucze, to jest po prostu piękne pokazanie, jak ojciec powinien sobie. Tak jest, że jak zaatakują całą grupę, to każdy za murem pójdzie, tak? Ja pamiętam tak samo z moim młodszym bratem, jeśli ktoś go pchnął, ja normalnie nie zwracałem, jak ktoś tam nie szarpał, czy nie, zresztą trudno powiedzieć, dlaczego nie.
ale jak mojego brata może ktoś z chłopaków, to nawet starszy, i wiecie, to co mnie zawsze bardzo bawiło, że wśród najbardziej zdegenerowanych ludzi, jakichś chuliganów, po prostu kibiców na podwórkach, tak, to można różne rzeczy, ale jak powie coś o twojej matce, no to musi być, nie? To jest bardzo ciekawe, takie wręcz właśnie takie zwierzęce, nie? Że są pewne tematy tabu. A tutaj mam takie pytanie, ponieważ kiedyś na socjologii pani nam tłumaczyła, że my często mylimy i media mówią o konkubinacie, a często mamy w założeniu kohabinat. Mhm. Więc definicja jest taka sama, kohabitacja i konkubinat. Różnica jest prosta, znaczy kohabitacja dosłownie znaczy wspólne mieszkanie. A konkubent przychodzi tylko i nie wspólnego gospodarstwa. Nie, konkubent, to zresztą to też jest źródłowo, konkubent to jest, musiałbym sprawdzić, nawet niedawno to sprawdzałem, to jest od... No musiałbym to sprawdzić dokładnie. Oczywiście tam są pewne różnice semantyczne, bardzo, bardzo niewielkie, ale zasadniczo, społecznie, kulturowo i prawnie to jest ze sobą związane. Nie można mówić o konkubinacie tam, gdzie nie ma wspólnego gospodarstwa domowego. Konkubinat jest tak definiowany, życie na sposób małżeński. Nie? Oczywiście, ponieważ teraz nam się małżeństwa są takie, które żyją na odległość często, to i konkubinaty też takie mogą być, nie? Ale zasadniczo konkubinat to jest małżeństwo niesformalizowane. Nie? Mówię, pewne różnice semantyczne mogą być, ale to są różnice semantyczne. Nie? Zasadniczo konkubinat i kohabitacja funkcjonuje jako to samo. Nie? Tylko oczywiście kohabitacja, ona przede wszystkim podkreśla to, że tutaj jest wspólne zamieszkiwanie. W konkubinacie się raczej podkreśla to, że to jest życie na sposób małżeństwa bez sformalizowania tego. Nie? Nieformalny związek dwóch osób pozostających w pożyciu bez usankcjonowania w świetle prawa jako małżeństwa. Jak ktoś z was ma internet w telefonie, to możecie sprawdzić, co dokładnie konkubinat znaczy, bo to też jest z łaciny. Z praktyki orzeczniczej, to jest z kolei cytat z glosy, z praktyki orzeczniczej wiadomo, że jako konkubinaty traktowane są związki, w których trudno ustalić powiązanie stosunków osobistych z majątkowymi przy jednoczesnym istnieniu więzi fizycznej i wspólnym mieszkaniu. Nie jesteśmy w stanie ustalić, powiązać stosunków osobistych z majątkowymi. Dlaczego? No dlatego, że zaciera nam się ta granica, co kto wniósł. Nie? Jeżeli na przykład jest tak, że nie wiem, że właśnie, że jest jakiś bogaty facet, który ma mieszkania, bo ma dom, i nagle u niego zaczyna mieszkać studentka jego, to nie do końca spełnia warunki konkubinatu ze strony prawnej. Bo to nie ma żadnych wątpliwości, to jest to, co dawniej się nazywało utrzymanką. Teraz to możemy nazwać sponsoringiem, czy inaczej. Nieformalnie. Więc widzicie, to jest dosyć ważne, tak? Że nam się tutaj zaciera, tak jak w małżeństwie. Jak w małżeństwie podzielić dobytek? No to jest wspólne. Małżonkowie wspólnie pracują na to, co jest wspólne. I podział można potem tylko albo właśnie kwotowo wyliczyć i powiedzieć ty to, ja to. Ale nam się to zlewa. To jest zależne, bo prawnie to jest chwili... Oczywiście, oczywiście, tak. Dokładnie. To, co się wniosło do małżeństwa, pozostaje własnością odrębną. Była taka, że jednak było zawsze oddzielne. Przynajmniej szwedzka. Tak. I dopiero dzieci albo rodzina mogła. No oczywiście mogli korzystać, to nie było tak, że nie, ale właśnie praktyka była... Formalnie. Formalna była tak, że były dwa gospodarstwa. Oczywiście jeden drugi mógł tam... Tak, no ale to jest, mi się wydaje, że to jest przede wszystkim związane z emancypacją. Tak sądzę, ale pewność tutaj nie mam. Czyli XX wiek, mówiąc krótko. Trzeba by sprawdzić, ale wydaje mi się, że no pierwszy kodeks cywilny czy konstytucja z 23, dobrze pamiętam? Myślę, że ona już jakby to załamała. Ważne jest to, że to jest związek nieformalny. Tak? Dlatego absurdem jest to, co robią Francuzi, tak zwany Pax. Tak? Czyli formalny związek partnerski albo formalny konkubinat. No, w konkubinacie właśnie chodzi o to, żeby to było nieformalne.
żeby to można było łatwo zwinąć, rozstać się i tak dalej. Jeżeli my to formalizujemy, to tracimy istotę, tą największą zaletę, czy największą wartość, która moim zdaniem stoi za konkubinatem, czyli tą wolność. Tak? Jeżeli my to formalizujemy, no to dlaczego nie zawrzeć od razu małżeństwa? Albo poluźnić więzy małżeństwa, tak żeby to dopasowało. Zazwyczaj mający charakter publiczny, tak? Ciężko jest mówić o konkubinacie, kiedy to jest właśnie... No wtedy mówimy o kochance na przykład, nie? Dlatego ta kohabitacja jest taka ważna, bo ona nam sankcjonuje to, że ci ludzie tworzą prawdziwy związek. No bo jeżeli tylko się spotykamy od czasu do czasu, raz u niej i raz u niego, no to tak naprawdę właśnie będzie coś, co my dzisiaj nazwiemy bardziej wolnym czy luźnym związkiem, nie? No i nie jest legalny. Nie w tym znaczeniu, że jest nielegalny, tylko prawo nie ma nic do niego. Nie? On po prostu jest przezroczysty dla prawa. No i przejdźmy teraz do związków niemonogamicznych, bo ich jest bardzo wiele. Ja tylko pokażę Wam kilka takich najciekawszych, zaczynając od tego, co jest najbardziej tradycyjne, chociaż one nie są tradycyjne, tak? Ale najbardziej tradycyjne, do tych najbardziej takich właśnie trudno uchwytnych i współczesnych, czy wręcz nowoczesnych, czy ponowoczesnych. Jest coś takiego jak mnasz a toi, co się na polski tłumaczy jako? Trójkąt. Po francusku dosłownie to znaczy gospodarstwo domowe trójkę. Tak? Pederaści. Dlaczego pederaści? Bo jest co najmniej dwóch facetów jako dwie kobiety, czyli pederaści. Ja proszę. No ale dwie kobiety to nie są pederaści. Triolizm, ja zawsze mówię, że jestem lesbijką. Mi się podobają kobiety. Chyba, że to są feministki, tak bardzo męskie, to wtedy są to. Dokładnie. Oczywiście. Ja Wam pokażę tylko filozofów, że to wśród filozofów niektórych jest dosyć popularne, ale to jest dokładnie to. I to, co jest ciekawe, to się dowiedziałem dopiero przygotowując to do Was, że ten trójkąt, ale taki małżeński trójkąt, to jest najstarsza alternatywna forma tradycyjnej rodziny. Tak? Czy to nie jest wymysł nowy, tylko to jest coś rzeczywiście starego. Układ, w którym trójka osób utrzymuje stosunki seksualne, zamieszkając w jednym gospodarstwie domowym. Czyli nie tam małżeństwo i mamusia, tylko małżeństwo i mamusia plus jeszcze jakaś tam... Ale tylko trójka, nie? Może być też tata, no żeby nie było, że to... Trójka, tak? Czyli jest ograniczenie liczbowe. Zobaczcie, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Engels, jeszcze z siostrami, to musiało być ciekawe. John Stuart Mill, jego ojciec, Lenin, Sartre. No oczywiście ważne jest to, że to są, oni wszyscy mają takie nachylenie nieortodoksyjne, że tak powiem, czy lewicowe. Ale właśnie Wisłocka, no jest sporo. Jakbyście sobie poszukali, to takich przykładów jest bardzo dużo. Nie? Z czego to wynika? No, to trochę wynika z tego, to znaczy, zobaczcie, jak tutaj popatrzycie, to pierwszy przykład, jedna kobieta, dwóch facetów. Trzeci do pary. Złożyli się na nią po prostu. Ale zasadniczo tak. O, i u Taylorów, u Milów też kobieta. Ale zazwyczaj jest tak, że to jest dwóch mężczyzn, jeden mężczyzna, dwie kobiety. To też jest bardzo ciekawe, tego nie chcę w ogóle rozwijać, ale jak popatrzymy tak z biologicznego punktu widzenia, no to monogamia w przypadku mężczyzny jest czymś dziwnym. Nie chcę powiedzieć absurdalnym, ale dziwnym, jakby z perspektywy biologicznej. Więc być może to jest jakaś próba pogodzenia jakiejś monogamii, no właśnie monogamii, no, trigami. Tak, że mężczyzna ma jakiś wybór, nie czuje się ograniczony, a jednocześnie, żeby za bardzo nie szalał, to tylko jedna osoba. W mojej dzielnicy jedna kobieta z dwoma facetami mieszkała. Może pan powiedzieć, tworzycie menaż à trois? Bien. Aha. Nie robił z tego problemu w ogóle. No tak. I to jest właśnie tak jak mówię, to jest pewna tradycja, to nie jest coś, co... Tylko rzeczywiście jest pewna taka właśnie forma. Ktoś tam zagląda do nas. Panie Jarku, niech pan siada. Miejsce jest, miejsca. Więc zobaczcie, że to jest pewna... jeżeli ktoś mówi, że właśnie cywilizacja europejska była jakby radykalnie... No nie, była oczywiście preferowana ta formuła monogamii właśnie trwałego małżeństwa, ale zobaczcie, że istniało pewne poboczne rozwiązania. Oficjalni kochankowie to jest inna formuła.
Oczywiście we Francji, ale przede wszystkim to jest kultura, jeśli tak można powiedzieć, czy forma szlachecka, tak? Znaczy noblesse oblige. Tam przede wszystkim to miało miejsce. Ale wydaje mi się, że trochę, no nie do końca, no nie, bo to już jest, myślałem sobie o tym księciu Karolu i tej Kamili jakiejś tam i księżnej Dianie, ale to tak nie funkcjonowało. Ale dawniej to było oficjalne, znaczy była oficjalna metresa. Była oficjalna trzecia osoba. To nie było właśnie, bo to, co jest ważne w trolizmie, że tu jest równość. To nie można powiedzieć tak, że Nadjeżda była ważniejsza niż ta Inessa Armand, czy na odwrót. To jest równość. To jest związek partnerski, tylko trzyosobowy. Tutaj jest oczywiście, jakby to powiedzieć, no prawna małżonka, tak? Związek duchowy z żoną, a związek erotyczny tak, z tak. I związek z żoną jest wyżej stojący, tak? No jak to duch. Duch jest wyżej, a ciało, no ponieważ ciało jest ułomne i słabe, no to dla słabości jest ta druga kobieta albo drugi mężczyzna, bo to różnie mogło być. To z mężczyznami to zdaje się ta Katarzyna, a jak Katarzyna ma na nazwisko? Caryca Katarzyna. To Caryca Katarzyna przecież miała wielu kochanków. I zdaje się nasz Staś był oficjalnym kochankiem z tego, co kojarzę, ale tutaj trzeba by historyka pytać, może pan Zbigniew poprawi. No, więc zobaczcie, że tutaj jest też bardzo ciekawe. To może być układ symetryczny, czyli to są czwórka. Mąż ma kochankę oficjalną i żona ma oficjalnego kochanka, ale ze względów dynastycznych na przykład, tak? Jakichś proceduralno różnych jest małżeństwo, ale ono jest małżeństwem właśnie prawnym bardziej niż rzeczywistą relacją, a każdy z nich ma oficjalnego kochanka. Może być niesymetryczny męską stronę, czyli mężczyzna ma kochankę, to jest oczywiście najczęstszy w naszej kulturze, ale też może być trójka. O, już trzecia. To musimy. Kobieta właśnie mówiła, że ona bardzo kocha swojego męża, on jest fajnym facetem, może z nim porozmawiać, no ale niestety nie spełnia jej oczekiwań w łóżku i dlatego ona się na różnych tam portalach ogłasza i spotyka się z mężczyzną. No, a istnieje właśnie opcja, można jej doradzić, żeby był oficjalny kochany. Zresztą, wiecie, to my to z przymrużeniem oka mówimy, ale oczywiście nie w tej formie. Ale jak się poczyta trochę, to widać, że bardzo często tak jest, bardzo często, no nie chcę powiedzieć bardzo często, bo nie mam podstaw, ale zdarza się, że na przykład jest jakiś wypadek, choroba i mąż zgadza się, to znaczy młoda żona, on nie jest w stanie, że tak powiem, jej zaspokoić, jakby za jego przyzwoleniem wchodzi trzecia osoba do tego związku. To nie jest trójkąt taki jak tam wcześniej, bo tam musi być to mieszkanie, tak? W samej nazwie jest to pomieszkiwanie, mieszkanie razem, tworzenie wspólnego gospodarstwa. Ale wchodzi ta trzecia osoba i ona też jest oficjalna, tak? Często. Swingowanie, to też padło, już nie pamiętam, kto o tym mówił. Co to jest? Odchodzimy jakby coraz dalej od... Wymienianie się tam. Tak, a co jest tutaj ważne? Kobiety nie płacą. Nie wiem, nie sprawdzałem. Nie, coś innego jest ważne. I co nas odróżni? Znaczy, nie ma wymiany, że tak powiem, na boku, tylko to jest wymiana, w sensie wszyscy są razem, tak? To jest ważne, tak, bo zaraz zobaczycie inną opcję. Swingowanie, a czasami się to mówi swingujący styl życia, więc wysiądź z malucha i wsiądź do Boeingu i spróbuj swingu. Ja tego nie wymyśliłem, piosenka. Zresztą z filmu Swing. Forma poligamicznej aktywności. Poligamicznej aktywności, zobaczcie, tu już się jakby pojawia wprost powiedzenie o poligami. Poligamicznej aktywności, ale seksualnej. Traktowana zwykle jak każda inna aktywność, która może być doświadczona w parze. I to jest dosyć ciekawe. Emocjonalna monogamia. Tu nikt nie wchodzi. Jakby założenie jest takie, że my nadal się kochamy, a ci inni to tylko seks. Kurde, to mi się podoba, to tylko seks. Emocjonalna monogamia, ale seksualna poligamia. No, tak, tak. Myślę, że w tą stronę poszedł. Może bardziej na poziomie ducha to jest monogamia, a na poziomie ciała to jest poligamia. Nie? Co ciekawe, są różne badania. Od 2 do 4, 1%. Czyli nie byłoby tak mało. Nie byłoby tak mało. To, co jest właśnie bardzo ważne, to jest to, że to się dzieje razem, równocześnie. Czyli małżeństwa jako małżeństwa w tym uczestniczą. Kiedy nie, te związki nie uczestniczą razem, tylko jest otwartość właśnie na tą poligamię seksualną. To się nazywa związek seksualny, czasami to może być małżeństwo otwarte.
Związek, w którym partnerzy godzą się na utrzymywanie kontaktów seksualnych z innymi osobami, także można to uznać za połączenie emocjonalnej monogamii z seksualną poligamią. Tak? Różnica między swingiem jest taka, że tutaj nie wchodzimy w... Tak, tak. Czy nie jako małżeństwo, tylko po prostu okej, okay, nie mam nic przeciwko, tak? Ale właśnie załatw to sobie w swoim zakresie. I ostatnie kilka. Poligamia? Wielożeństwo. Co też nie jest do końca poprawne, dlatego że wielożeństwo zakłada, że masz wiele żon. A tu opcja jest dwojaka. Małżeństwo z więcej niż jedną osobą w tym samym czasie. Tak? To jest ta różnica od monogamii seryjnej. I to występuje w dwóch wersjach, czyli poligynia, czyli wiele, dosłowne wielożeństwo. Jeden mężczyzna, wiele kobiet. To, co mam na przykład w kulturze arabskiej, w religii islamskiej. Tam kobieta nie może mieć dwóch mężczyzn, ale mężczyzna może mieć do czterech kobiet. I poliandria, analogiczna, to z kolei jest dosyć częste w, częstsze w kulturach Nowa Zelandia, tak? Bardziej prymitywnych czasami się to mówi. Tak? Tak, mówiąc krótko. Zobaczcie, to co jest ciekawe, muszę patrzeć na swoją ściągę. Granatowy to jest tam, gdzie poligamia jest legalna. Czyli cała Afryka Północna, Indie, kraje, bo to jest i poligamia, i poliandria, tak? Razem mieszane. Ten taki niebieski to jest, kurczę, co to jest? Wybrzeże Kości Słoniowej? Chyba tak. To jest tak, że ona jest uznana przez prawo cywilne, ale tylko w niektórych obszarach. Nie wszędzie. Ten jasno niebieski, nie, przepraszam, teraz ten różowy, czyli Australia i Wielka Brytania, to jest bardzo ciekawe. Poligamia jest zakazana przez prawo, ale jeżeli zostanie zawarte małżeństwo poligamiczne za granicą, to jest uznawane przez państwo. Czyli niech się nie dziwią, że muzułmanie walą do Wielkiej Brytanii jak się da. Czyli takie właśnie, takie komsikomsa. Błękitny to jest poligamia uznana tylko przez prawo zwyczajowe. Czyli formalnie jest nielegalna, ale w praktyce występuje, jest akceptowalna. Pomarańczowy? Nie, jasnożółty, czyli Rosja. To jest teren, gdzie obecnie trwa dyskusja nad zalegalizowaniem poligami. Ciekawe. Może Putin, kurczę, znalazł kolejną. Pomarańczowy, no to jest taki jak u nas, poligamia nielegalna. Nie, pomarańczowy nie jest u nas. Pomarańczowy to jest, widzicie, zachodnia Europa, większość Stanów Zjednoczonych, Meksyk. Poligamia zakazana. A czerwony? Poligamia jest zakazana na poziomie konstytucji, tak jak to jest u nas. Czyli jeszcze mocniejszy zakaz poligamii. Kanada, Europa Środkowa i Wschodnia. I ostatnie chyba, tak, ostatnie dwie i was puszczam, poliamoria. Jesteśmy no, już bardzo nowocześni. Co to jest? Poli wiele, amoria, miłość, tak? Dlatego po prostu czasami się to nazywa wielomiłością. Wie ktoś, co to jest? Jak w tych komunach, chyba, że wspólne są kobiety na przykład. Znaczy nie, wszyscy ze wszystkimi mogą. Ale jaka jest istota tego? Bo to, że wszyscy ze wszystkimi mogą, to my o tym wiemy. My też tu możemy wszyscy ze wszystkimi. Biologicznie, tak? Możemy, czy jakoś tak. Na poziomie emocjonalnym. Na poziomie emocjonalnym. Dokładnie tak, jak panu każdy mówił. Wspólnie są zaangażowani. Wiecie, emocjonalna poligamia, tak? To jest pewne założenie, pewien pomysł, mówiąc o tym, że jakiekolwiek ograniczenie nawet moich emocji. Skoro, i to myślę, że to nie powiem żadnej nowości, tylko wszyscy tego doświadczamy, pewnie każdy z nas kilka razy w życiu się zakochał, nawet w małżeństwie to się może zdarzyć, tak? To ograniczenie, skoro tak się dzieje, to jest kwestia emocji, uczuć, czasami biologii, to jakiekolwiek ograniczenie tego, że nie, ja się nie mogę zakochać, nie mogę być z kimś, nawet bez seksu, tylko po prostu być z kimś w związku, dlatego, że jestem z kimś innym, jest ograniczeniem. Tak? Forma poligamicznego zaangażowania emocjonalnego i seksualnego z naciskiem na wymiar uczuciowy relacji miłości. Tak? Dlatego to nie jest jakaś no właśnie, rozpusta. Oni nie chcieliby, to, żeby to tak było widziane. Tylko to jest prawdziwie po prostu tak, jak mogę być zakochany w dwóch osobach jednocześnie, to chcę to móc uzewnętrzniać. Tak? I pytam też ciekawy argument, że zobaczcie, my tutaj mówimy o konsensualnej poliamorii, czyli za zgodą. Bardzo się kochamy z panem Łukaszem i mówimy, ale jeszcze w pani Ani się zakochaj. Pan Łukasz mówi, nie będę cię ograniczał. Spotykajcie się i tak dalej. Za wzajemną zgodą, konsensualna. A mówią,
a w praktyce zobaczcie, jest rzekoma monogamia. Jak wiele ludzi żyje w monogamii, a w praktyce oni żyją w poliamorii, bo są jakieś związki na boku, kochanki i tak dalej, i tak dalej. To co jest lepsze? To chyba lepiej się wprost na to zgodzić, umówić. Natomiast to jest bardzo trudne, to znaczy, no bo to jest kwestia zazdrości, kwestia jednak właśnie tej wyłączności, do której my dążymy. Nie? A czy na przykład można mówić o poliamorii w tym wypadku, na przykład kobieta ma męża, tak? Ale cały czas żyje miłością swoją pierwszą, jakąś taką niespełnioną. Oni by nie powiedzieli, że to jest poliamoria, no bo to musi być jakby jednoczesne pozostawanie w wielu związkach takich emocjonalnych. Okej, okay, ale czy to jest związek, czy to jest jednostronne? Bo to jest pytanie, no właśnie. No chociaż czasami jest dwustronne. No właśnie, no to tak, to pewnie tak. Tylko to, co jest bardzo ważne, to jest to, że to jest jakby oficjalne. Że to nie jest właśnie, jak tu jest napisane, że koła monogamia, tylko po prostu jakby ja od razu wchodzę w związek z taką informacją, że nie jesteś jedyny. I nie chcę, żebyś był jedyny, bo mam, zobaczycie zresztą, a to od razu wam to pokażę tylko szybko. To jest symbol poliamorii. Czyli serce symbolizujące miłość i nieskończoność. Moje serce jest jakby nieskończone, czyli nie można stawiać jakichś granic. Tak? A obok niego mamy drugą koncepcję, tak zwaną anarchię w relacji, czyli anarchia wpisana w serce. Dobrze to pokazuje też, pocięte serce. I to jest jeszcze dalej, gdzie możemy dalej szukać, ale tyle myślę, że nam wystarczy, żeby pokazać, jak bardzo też od tej strony emocjonalnej, już nie biologicznej, tylko emocjonalnej, jakie to też złożone. Praktykowanie relacji emocjonalnych i seksualnych przy jednoczesnym uznaniu, że nie istnieją żadne normy i ograniczenia w tej sferze. Negując precyzowanie i definiowanie związków, w których dana osoba się znajduje. Tak? Różnica od, wobec poliamorii byłaby taka, po pierwsze, że w poliamorii to musi być jasne. Tak? Tutaj są granice. Jaką granicą? No, na przykład jest zgoda drugiej osoby. Jakby ujawnienie tego. Tutaj nie. I tu jest uznanie, no dzicz w tym znaczy, że to jest anarchia, nie ma granic. To nie ma granic, bo na przykład tam jest powiedziane, że no, wchodzę w relacje z osobami, które kocham, czy w których się zakochałem. A to jest powiedzenie, nie chcę w żaden sposób definiować, tak? Zwierzęce. No tak, tylko zwierzęce to ja bym się zgodził, gdybyśmy powiedzieli, że to jest tylko kwestia seksualna, orgia, czy coś takiego. A tu jest powiedzenie też właśnie na poziomie emocji również tak samo. Zwierzęta nie mają praw moralnych dotyczących uczuć, zachowań seksualnych innych, więc jest to powrót do dziczy po prostu. Zobaczcie, ile tych relacji jest, nie? Ile jest takich możliwości i ich jest jeszcze więcej. To nam oczywiście jest pewnym wyrazem czasów, w których żyjemy, też właśnie tej płynności. No ale więc kurczę. Nadal pani, a Anno, nadal pani chce do tego męża wracać. Tyle możliwości tu jest. Więc zobaczcie, taki wybór. Po prostu żyjemy w takich czasach, że tak. Tylko brać. Tylko brać, ale Porsche nie ma. Okej, więc czekam na wasze prace zaliczeniowe i widzimy się na ostatnich zajęciach i później pamiętajcie w czwartek po zajęciach, bo jeśli dobrze pamiętam, to jest wasze pożegnanie w środę i w czwartek, więc nie pijcie za dużo, bo w czwartek musicie z indeksami przyjść.